Raków ujawnia wielką tajemnicę, tak nazwaliśmy ten program i już za kilkanaście minut przekonamy się, jakie zmiany, a być może brak zmian większych zajdzie w Rakowie Częstochowa. O tym sobie porozmawiamy, zobaczymy całą konferencję, a później ją skomentujemy. Tak naprawdę nasze kamery nie zdążyły ostygnąć, bo ledwie 30 minut temu kończył się program podsumowujący ostatnie mecze Ligi Mistrzów, zapowiadający następne, a my przechodzimy na nasze polskie podwórko, konkretnie częstochowskie. Witam Państwa, Błażej Łukaszewski, razem ze mną Janusz Basałaj. Dobry. I Filip Adamus. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, prawie łączy nas piłka. Już nie, natomiast z piłką to ty się połączyłeś. Było dawno i prawda. Zawsze nas łączyła piłka. Będzie łączyć poprzedni, pierwsze czasy. Ciebie, Filip, piłka łączyła już w Częstochowie, bo lat temu kilkanaście pracowałeś w Rakowie, więc możesz przypomnieć te czasy i w ogóle opowiedz, jak to wtedy było w klubie, bo domyślam się, że trochę inaczej niż... Jakie kilkanaście? Ja tam pierwszy raz byłem, jak miałem jakieś 6 lat. Albo nawet twojego LinkedIna. No, a pracowałem pierwsze pieniądze, nie, pieniędzy tam nie było, ale pierwsze takie działania w Rakowie, no to były w 2002 roku, czyli to już mamy 21 lat od tamtej pory. Później faktycznie, kiedy tam się zrobiło trudno i między innymi Jerzy Brzęczek, Krzysztof Kołaczek zaczęli to wszystko podnosić i ratować i zawsze warto o tym pamiętać, ja to będę podkreślał, że dzisiaj nie byłoby Rakowa tam, gdzie jest, gdyby wtedy się tego nie udało ratować, bo Michał Świerczewski nie miałby czego być najpierw sponsorem, a później właścicielem tak naprawdę. Kibice za bardzo tego nie pamiętają, prawda? Myślę, że ci, którzy byli wtedy blisko i są zawsze blisko, pamiętają to bardzo dobrze. A Michał Świerczewski był studentem wtedy, czy już? Nie. Michał jest ode mnie starszy około 7-8 lat, więc on był studentem w czasach, kiedy Raków był w Ekstraklasie. Kiedy ja tam zaczynałem jakby chodzić na mecze, zresztą na meczach w Ekstraklasie na Rakowie, na Limanowskiego byłem na wszystkich, plus na kilku wyjazdach. Nie wiem, czy jest dużo takich ludzi. Wtedy, w tych czasach 94-98. Czyli... I z tamtymi czasami jest związana moja dzisiejsza koszulka. Czyli masz prawo zapytać człowieka, który kibicuje Rakowowi, na ilu wyjazdach ty byłeś? No wyjazdów to kolegi, parę... Kolegę po szalu. Wtedy z tatą jeździliśmy, wiesz, ja miałem wtedy lat 10, 11 do 14, więc jeździliśmy samochodem. Pamiętam dużo dziwnych wydarzeń z lat 90, kiedy kamienie latały, race i tak dalej. To było dla nas wszystkich wtedy bardzo normalne. A koszulka, Prince Matore, kojarzycie takie nazwisko? Z lat właśnie 90 była wtedy taka duża grupa piłkarzy z Zimbabwe ściąganych. On chyba rok grał, nie? W Rakowie grał tylko rok, wcześniej grał w Tychach, wcześniej grał też w Radomiaku Radom. No i to był pierwszy piłkarz czarnoskóry, któremu ja tak rzeczywiście od serducha kibicowałem, jak przyszedł do Rakowa, którego pamiętam. No i jak sobie wymyśliłem taką, nie wiem czy mądrą ideę, żeby pojechać dookoła świata przez ostatnie ponad rok, no to Zimbabwe było... Może pokażmy tak na szybko twoją podróż, przypomnijmy sobie i zobaczymy. Zimbabwe było jednym z tych 27 państw, do których trafiłem w trakcie tych 400 dni. No i jakby ci piłkarze z Zimbabwe byli powodem troszkę, bo ja zawsze pamiętałem o tych piłkarzach z Zimbabwe i ich kojarzyłem, ale chciałem zobaczyć miejsce, w którym oni sobie żyją. No i do Prince Matore się odezwałem wtedy. Prince, okazuje się... Mieszka tam? Mieszka tam, mieszka w Bulawayo. Wtedy był asystentem trenera wicemistrza Zimbabwe, drużyny Chicken in FC, a teraz jest pierwszym trenerem wicemistrza i będzie walczył o mistrzostwo kraju. Namawiałem go mocno na to, żeby się odezwał do Rakowa i już się udało nawiązać kontakt, żeby wpadł na staż do pana trenera. Albo na fetę, albo na fetę jeszcze. Nie, no świetnie go wspominają wszyscy w Częstochowie. I super mówi po polsku do tej pory. On nie był w Polsce 20 lat, a słuchajcie, przywitał mnie takim, no witam, co tam, jak tam, dobrze? Pamięta wszystko? Pamięta takie Tak. Nie, nawet mogliśmy w miarę swobodnie rozmawiać po polsku. Łatwiej było oczywiście tak mieszać polski z angielskim, ale no super człowiek. Prince Matore. Może skąd byś się chciał zająć, widzę, bo jak spojrzałem na tą mapę, jak sobie popodróżowałeś, to myślę, że taki scout to by się przydał. Cały świat byś przeskanował. Jestem przekonany, że wyskautował kilku kandydatów. Pomidor. Tak jest. No dobrze, panowie. Do rozpoczęcia konferencji jest 10 minut, więc teraz jest jeszcze pora. Też zresztą zachęcam cały czat, żebyście zastanawiali się, napisali nam, czego się spodziewacie. Czy to będzie breaking news, nie wiem, Marek Papszon odchodzi, czy jednak zostaje, czy w ogóle coś jeszcze innego może zostać ogłoszone. Panowie, jak myślicie? Ja myślę, że to będzie sygnał dla
dla tak zwanego piłkarskiego uniwersum, podoba mi się to określenie, dla kibiców Rakowa, dla mediów, dla drużyny, czyli umocnienie, przedłużenie kontraktu z Markiem Papszunem, umocnienie jego pozycji, pokazanie na finiszu też rywalom, u nas jest dobrze, spokojnie, stabilnie. Wczoraj zdaje się przedłużoną umowę ze Sfarnasem, dzisiaj tak mi się wydaje, no, nie miałem żadnych sygnałów, że pan Marek by podziękuje za pracę, no, to byłbym w szoku naprawdę. I pół świata. Daje mi się, że dobry moment na to, żeby szykować się powoli do mistrzowskiej fety, bo Raków mimo porażki z Legią jednak gdzieś tam trzyma się dobrze. A poza tym w środku tygodnia niewiele się dzieje, więc dobry ruch taki PR-owy pokazujący, że nie wiem, że Raków idzie po mistrzostwo, że rządzą nim odpowiedzialni ludzie, myślę o właścicielu, prezesie i trenerze. Tak myślę, że sposób zajawienia tego, niepodania tematu jest ciekawy, frapujący, ale o to chodzi. Dla mnie dwie rzeczy są niesamowite wokół tego wszystkiego. Pierwsze to, że my tak naprawdę w opinii publicznej nie wiemy, co się stanie do końca. Jakby cały czas udało się w jakiś sposób utrzymać tajemnicę i nawet pracownicy klubu mówią o tym, że Michał nie powiedział nikomu. Pewnie tylko Marek Papszun wie do końca, o co... A to prawda, w klubie też mało kto wie. Też mało kto wie. Inaczej to by jednak wyciekło. Im więcej osób zaangażowanych w posiadanie informacji, tym trudniej. To jest pierwsza rzecz niesamowita, a druga dla mnie niesamowita jest rzecz, że rozmawiamy o Rakowie Częstochowa i robimy... w program ale... klubie, w który ja pamiętam, że był w czwartej lidze niedawno i tam próbowaliśmy to wydzielić. A ile razy sięgnął po Puchar Polski? No to już To zdecydowanie klub, tak. No, jakby nie patrzeć, oczywiście jest to, może brakuje do legendarności Legii, Lecha, Wisły i tak dalej, innych klub z całym szacunkiem, ale od dłuższego czasu przyzwyczailiśmy się być może do Ery Papszuna, że jest to klub, który w polskiej piłce wiele znaczy, no i będzie znaczył. Ja mam w sobie mimo wszystko dużą dozę takiej nieśmiałości i pokory wokół tego wszystkiego, bo to jest takie, tak brzmi nawet momentami dla mnie absurdalnie, ale spoko, ale fajnie. Fajnie, że jesteśmy w takim momencie. W międzyczasie, między tymi latami 90., które pamiętasz, że Raków gra w Ekstraklasie, a tymi, które mamy teraz, gdzie Raków jest czołową drużyną polską, jakie były myśli w Częstochowie? Przyzwyczajono się do tego, że Raków i Częstochowa to nie jest miejsce, gdzie można grać piłkę ekstraklasową, że po prostu Rakowowi, no że Częstochowa to jest potencjał na niższą ligę. Czy jednak był ten głód, byli marzyciele, którzy chcieli, żeby ten Raków wrócił? Choć pewnie nawet i marzyciele nie spodziewali się, że można wrócić do ekstraklasy jeszcze, no, grać na takim poziomie. No, jeden marzyciel siedzi tutaj w studiu, jeden marzyciel jest tutaj na tym dużym telebimie z tyłu, z prawej strony. No nie, właśnie nie było takich myśli, że Raków będzie mistrzem Polski w przyszłości. Ja nawet wczoraj, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, odwinąłem sobie takiego mojego tweeta z 2019 roku, przypominającego taką konferencję prasową, bardziej prezentację strategii Rakowa na kolejne lata. To jest dość nośny temat. No bo wtedy pamiętam w takim ładnym multipleksie w Częstochowie, ja to wszystko prowadziłem i Michał Świerczewski... Może pokażemy tweeta, bo ty mi go podsyłałeś, Tak, bo to jest ciekawe. I wtedy przedstawiliśmy... Proroczy tweet? Zdecydowanie tak, ale tweet jakby prorocza była strategia, a tweet był po prostu przypominający to proroctwo. Nie, strategia była skuteczna. 14 roku. To już więcej niż proroctwo. Tak, ja pamiętam jak wtedy długo dyskutowaliśmy też wtedy z Michałem na tym, co wpisać. Tam było w 2016 roku awans do pierwszej ligi. On jako jedyny się opóźnił o jeden rok, później w 2019 awans do ekstraklasy, tak się dokładnie stało. I w 2021 największy sukces w historii klubu to zostało wtedy ujęte jako miejsce w pierwszej ósemce tabeli ekstraklasy. Długie były wtedy, pamiętam, dyskusje z Michałem, czy dajemy te europejskie puchary, czy nie dajemy. I Michał w swoim takim pragmatyzmie, bardzo to szanuję, powiedział, że kurczę, nie no, wezmą nas za wariatów i faktycznie wzięli, bo i tak wzięli za wariatów nas po tym, co zostało wtedy zaprezentowane. Ja mam po cichu nadzieję, tak jak napisałem w tym swoim twecie, że może dzisiaj też usłyszymy jakąś taką równie nieracjonalną, nierealną wizję na kolejne lata, która się w takim samym stopniu spełni. Ale co myślisz, Liga Mistrzów? Nie, kurczę, najpierw no stadion, co? To jest taki problem, że Raków jest takim programistą, który pracuje na słabym komputerze, który może... Lub jest większy niż stadion. Dokładnie. Jakby... Tak, tym bardziej, że władze Częstochowy, czy też do niedawna społeczność jest raczej żużlowa, prawda? Żużlowa była siatkarska. Kwestia tradycji żużla, siatki, a tutaj jednak coś tam podobno się robi, słyszałem, w kierunku budowy stadionu, ale się robi z naciskiem na się i wiemy dobrze, że jeśli
Rakowowi pójdzie w pucharach i dobrze, to ma do dyspozycji. Zagra pewno już od trzeciej czy czwartej rundy w Sosnowcu, Bielsku bądź Tychach, no więc wszędzie blisko, ale nie na tym małym, kameralnym, jakby to nazwać, nie obrażając. Na Śląsku będzie na Hasioku, no ale powiedzmy za zajezdnią. Na takim maleńkim stadioniku. Poza tym dla mnie Raków to też jest, oprócz sportowej strony, która od kilku lat może nie zdominowała, ale zaczyna takie swoje piętno wywierać na polską piłkę, to jest kwestia organizacji i zgromadzenia wielu dobrych piłkarzy w mieście, które może nie jest magnesem. Proszę mnie dobrze zrozumieć. No, Janusz, a wybacz, że ci wejdę na chwilkę słówko. Co do organizacji, to też muszę kwestię organizacyjną poruszyć, bo niektórzy na czacie pytacie, czy będzie transmisja z konferencji. Będzie. Tak, będzie. My sobie tu rozmawiamy, rozgrzewamy atmosferkę i jak tylko rozpocznie się konferencja, to przeniesiemy się do Częstochowy. Zobaczcie, powiedz, żebyś, gotowe. Że proszę nie odchodzić od odbiorników. Ale wracając do tematu. Tak jest, proszę bardzo. Zgromadzenie takich piłkarzy i zatrzymanie mimo różnych propozycji graczy typu Kowaczewicz, Tudor, Tivi Lopez i zaproponowanie im kominów płacowych, oczywiście o konkretach trudno im powiedzieć, bo może Michał to na pewno zna Świerczewski, ale może Filip zna. Pomidor po raz drugi. Tak jest, pokazuje, że rzeczywiście jest to projekt traktowany poważnie i faktycznie nie żałuje się tam pieniędzy na to, żeby mieć dobrą, mocną i skuteczną na polskich warunkach drużynę. Nawet w pucharach ostatnich, które oglądaliśmy, nie było tak źle, chociaż do dziś widzę Petraszka nie było. Co by było, gdy Petraszek stał w ostatnich minutach przy tym długim słupku i nie pokrył tego piłkarza z Czech, który strzelił decydującą bramkę. No więc rzeczywiście jest to klub w takim może nie tyle marazmie, co w takiego narzekania, czasami podkreślania swojej niemocy piłkarskiej. No, bardzo, bardzo jasnym punktem na mapie polskiej piłki, a mówię, szacunek za to, że Raków chyba prędzej kupuje niż sprzedaje, aczkolwiek odejście Kuna do Legii może być dla niektórych wielką stratą, ale tam zdaje się ten model, o którym marzy większość trenerów, model Fergusona, tego menedżera, człowieka, który ma najwięcej do powiedzenia nie tylko przy tym, żeby dobrze potrenować, ustawić zespół, ale też zawiadować całą politykę organizacyjną, transferową i chyba też finansową, no się sprawdza. No Marek Paprzun to robi, to wiesz dobrze, nie musimy ukrywać tego, że on tam jest drugi po Bogu, dosłownie. Słyszałem, widziałem dzisiaj tweeta kulującego, że może Marek Paprzun zostanie dzisiaj wiceprezesem do spraw szkoleniowych, jak Michał Probierz w Krakowie. I się zacznie, lepiej nie. Myślę, po co tak naprawdę? To jest w ogóle mu do niczego niepotrzebne, nikomu tam nie jest gdyby do chciał potrzebne. Gdzieś wyfrunąć, to takie... Nie, ale jakby tam wszyscy wiedzą. Ale on ma taką mocną pozycję, to że to nie jest potrzebuje... absolutnie nie potrzebuje ładnego tytułu. To jest, ja tak sobie czasem lubię mówić, że to jest jedyny klub być może w Polsce albo w tej części Europy, gdzie piłkarze nie mogą zwolnić trenera, w cudzysłowie. Nie mogą grać przeciwko trenerowi, bo wtedy oni dobrze wiedzą, kto tam sama rządzi. Sama próba by się skończyła z miażdżeniem. Wtedy piłkarzy zaraz nie będzie, a trener zostaje, prawda? Tak, tak. A jest wiele klubów, gdzie jakby potrafimy sobie taką sytuację wyobrazić. Muszę powiedzieć... Paprzun nakrywa ich czapką może. Tak, tak. Muszę powiedzieć, że Marka Paprzuna poznałem kilka ładnych lat temu na takim szkoleniu medialnym, które robiła Łączna z Piłka i PZPN w Białej Podlaskiej. Taki, kto to jest? Mój taki wysoki drap, nieogolony, w okularach. Był trenerem Rakowa wtedy. No był chyba tak. Tak, no na pewno był, ale nie, po raz pierwszy miałem przyjemność spotkania się z nim w cztery oczy i nawet się spodziewałem, że ten model Fergusona, gdzieś często cytowany przez trenerów polskich, którzy nie mają sobie ani śmiałości, może kwalifikacji, ani nie mają takiego właściciela jak Świerczewski, to jest szczyt marzeń. O wszystkim się zajmować i wywierać swoją taką osobowość na codziennej pracy klubu. Więc Paprzun to ma i zdaje się, że za kilka tygodni będzie ukoronowanie tego, no bo bez niego chyba ten tytuł nie przyszedłby, nie powiem łatwo, tylko w ogóle by się nie pojawił pod Jasną Górą. Na tym się zastanowimy, wiecie co? Mamy dla was ankietę, czego dowiemy się z konferencji Rakowa, więc dajcie znać, a widzimy, że w międzyczasie rozpoczyna się konferencja prasowa, więc przenosimy się do Częstochowy. Zaczekamy jeszcze na sygnał od operatorów i zaraz zaczynamy.
kciuki w górze. Możemy zaczynać. Dzień dobry. Serdecznie witamy wszystkich kibiców przed telewizorami, przed laptopami, przed telefonami. Witamy serdecznie wszystkich dziennikarzy, którzy tutaj dzisiaj bardzo tłumnie wypełnili całą salę, fotoreporterów. Dziś witamy was przy Limanowskiego 83. Okazja, myślę, że szczególna, ale o tym dowiemy się za chwilę. Miło mi powitać naszych gości, którzy są po mojej lewej stronie. Michała Świerczewskiego, właściciela klubu, i Marka Papszuna, trenera Rakowa Częstochowa. Michale, oddaję ci głos. Dzień dobry, witam państwa. Jak państwo wiecie, wczoraj obchodziliśmy 7. rocznicę pracy trenera Papszuna w Rakowie. Przez ten okres zbudowaliśmy bardzo dobre relacje, wręcz nawet takie przyjacielskie. I stąd właśnie na mnie dzisiaj leży przywilej, czy też ciężar poprowadzenia dzisiejszej konferencji, jak również temat negocjacji kontraktowych, które z trenerem Papszunem prowadziliśmy. Zaproponowaliśmy Markowi Papszunowi przedłużenie kontraktu na kolejny sezon. I to, co dzisiaj mogę ogłosić, to że nasza współpraca decyzją trenera od kolejnego sezonu nie będzie kontynuowana. Jest mi z tego powodu smutno, przykro. Użyłem wszystkich argumentów, które mogłem, również tych takich emocjonalnych. Niestety najwidoczniej było to za mało. No i dzisiaj jest ten moment, kiedy postanowiliśmy, że tę informację ogłosimy. Oczywiście z perspektywy czasu jest to dla mnie bardzo trudna chwila, dlatego że no, kiedy rozpoczynaliśmy tę współpracę 7 lat temu, naszym celem był awans do Ekstraklasy, a takim marzeniem, w mojej głowie przynajmniej, to był Puchar Polski, zdobycie Pucharu Polski. Dziś walczymy o cel, o którym w tamtym momencie nawet nie marzyłem. Dlatego Marku, chciałem ci bardzo mocno za ten okres podziękować, za to wszystko, co zrobiłeś dla Rakowa. Tym prostym słowem. Dziękuję. Trenerze, możemy poprosić o zabranie głosu. Dzień dobry. No, trudny moment, bo taki trochę emocjonalny. Wiadomo, że to, co Michał powiedział, tutaj jest wszystko prawdą. Też 7 lat obfitowało w taki owocny okres dla Rakowa i wielkie, myślę, sukcesy. Natomiast coś się zaczyna, coś się kończy. No, przede wszystkim ja chciałbym podziękować tutaj za zaufanie Michałowi, za zatrudnienie mnie w ogóle w Rakowie, bo to nie był oczywisty wybór, i później za tą drogę, którą razem przeszliśmy, bo ona nie była taka prosta, nie była łatwa i nic nie dostaliśmy za darmo. Będąc klubem, który wspinał się z drugiego poziomu rozgrywkowego do Ekstraklasy, dzisiaj może walczyć o Mistrzostwo Polski. No i rzeczywiście ta relacja była wyjątkowa, to też pomagało mi tutaj te wszystkie trudności pokonywać, i to jest duża wartość. I myślę, że dzisiaj moje odejście nie rodzi tu żadnego zagrożenia, bo najważniejsza osoba siedzi obok i ona jest gwarantem dalszych sukcesów Rakowa i tego, że klub się będzie rozwijał. I to jest dla was wszystkich najlepsza dzisiaj informacja, że to odchodzę ja, nie Michał. I to, myślę, jest bardzo, bardzo istotne. Oczywiście też współpraca wielu ludzi tutaj, którzy to z nami razem ciągnęli, ale myślę, że ja się tutaj nie będę dzisiaj rozwodził, bo to nie jest dobry moment, bo jesteśmy, ta konferencja jest w takim momencie, no też ustaliliśmy to od dłuższego czasu, kiedy to ogłosić, że nie ma dobrego momentu w tym czasie, no bo my dalej mamy największe cele do zrealizowania, swoje cele, swoje marzenia, i to nie jest czas podziękowań, i też dlatego nie będę tutaj wchodził dalej i korzystam tylko z okazji, jesteśmy tutaj pierwszy raz i ostatni pewnie razem, więc jeszcze raz duże... Nie jest powiedziane. Ja liczę na to, że być może gdzieś tam w przyszłości nasze drogi się z powrotem połączą i czemu miałbyś do Rakowa kiedyś nie wrócić po odpoczynku? To miłe, to ważne. Natomiast tak jak powiedziałem, no teraz najważniejsze dla nas to, co przed nami, ten ostatni czas, ta ostatnia prosta, i na tym na pewno musimy się wszyscy w klubie skoncentrować. Chociaż myślę, że wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj
trochę taki dzień będzie pewnie zaskoczenia, no ale myślę, że szybko się musimy oswoić, jest plan co po i wszystko jest naprawdę pod kontrolą. Dziękuję trenerze, dziękuję Michale. Zapraszamy teraz Państwa do zadawania pytań. Bardzo ważne, byśmy robili to do mikrofonu, który jest na sali, będzie wtedy dobrze słychać w transmisjach. Proszę, Mateusz Żurek. Mateusz Żurek, kłobucka.pl. Panie trenerze, jakie plany na najbliższą przyszłość? Czy to będzie w końcu ta zapowiadana emerytura? I czy nie chciał pan spróbować jeszcze zakwalifikować się do europejskich pucharów, chociażby Ligi Mistrzów, mimo że to cel oczywiście bardzo trudny do zrealizowania? To, co mogę powiedzieć, to nie mam takich skonkretyzowanych planów i to, co dzisiaj tylko mogę powiedzieć, co jest podłożem tej decyzji, no to jest wiele na pewno aspektów, natomiast nie ma tutaj jakiegoś klubu, jakiejś pracy na horyzoncie, to na pewno nie determinowało tego, że poszedłem w tą stronę, więc trudno mi powiedzieć, no być może do tego dojdzie. Natomiast jeszcze to drugie pytanie, te eliminacje do europejskich pucharów, wiemy, że ta poprzednia kampania nie zakończyła się pomyślnie, czy to nie jest gdzieś taki ambicjonalny cel, którego nie chciał pan by zrealizować po prostu? No wie pan, wtedy, tak jak powiedziałem, decyzja była bardzo trudna. Jednym z jakby plusów tej decyzji na pewno było kuszące to, jeżeli oczywiście zdobędziemy też mistrzostwo, bo to jeszcze nie jest przesądzone. No wiadomo, każdy trener chyba chciałby spróbować, żeby grać w pucharach, to jest jedno, a dwa jeszcze Lidze Mistrzów, no to jest coś wyjątkowego, no to się może zdarzyć tylko jednej drużynie raz w sezonie, żeby taką szansę miała, czyli na dekadę tylko 10 ludzi może tego dotknąć. Jan Mazurek. Dzień dobry, ja mam pytanie do pana właściciela. O to, czy w ogóle spodziewał się, że w ten sposób ułoży się najbliższa przyszłość Rakowa Częstochowa i co wobec tej przyszłości tak naprawdę możemy sobie powiedzieć? Czy jest jakieś kryterium, jaki będzie się pan kierował przy wyborze nowego trenera? Kiedyś wspominał pan o tym, że ma na oku trzech polskich trenerów. Czy to będzie polski trener, czy też poszukiwania będą trwały za granicą? I jakie konkretne kryteria będą rozpatrywane przy wyborze? No może nie konkretne, ale bardzo ogólne, nie wiem. Jasne. Dużo tych pytań. Może zacznę od tego pierwszego, czyli czy się spodziewałem. Może inaczej odpowiem, że od kilku lat do takiej sytuacji się przygotowuję i tutaj o wiele rzeczy można w życiu nie dbać, ale o to, abyś miał przygotowanego potencjalnego następnego trenera, musisz zadbać, bo inaczej będziesz miał duże problemy po prostu w życiu, dlatego do takiego tematu staram się przygotować z dużym wyprzedzeniem. Czy się spodziewałem tej decyzji? W jakimś tam stopniu tak, natomiast nie ukrywam, że było to dla mnie zaskoczenie i że no miałem szok po usłyszeniu tej informacji, szok polegający na tym, że no podcięło mi to w jakiś sposób skrzydła na kilka godzin. Podjąłem się oczywiście po usłyszeniu tej informacji jeszcze jednej próby przekonania Marka, czyli żeby poprosiłem o przemyślenie tej decyzji i następnego dnia podjąłem się ostatecznej próby przekonania Marka do zmiany zdania. Niestety obie zakończyły się niepowodzeniem. Jakimi kryteriami będziemy i kieruję się przy wyborze trenera. Zależy nam na piłce, która będzie piłką, którą chcę, aby grał Raków, czy piłką atrakcyjną dla kibiców. Oczywiście no nie może to być bezmyślna, ofensywna gra, tylko piłka, która prowadzi do wyników, ale te wyniki na tyle, na ile to jest możliwe, mają być osiągane w atrakcyjny dla kibiców sposób. I to jest coś, co jest takim kryterium nadrzędnym. Super by było, gdyby to był trener, który będzie kontynuował grę tym samym systemem, bo nie oszukujmy się, że mamy zawodników dobranych do pewnego stylu gry i niektórzy z nich akurat w tym konkretnym systemie będą odnajdywali się najlepiej, a w innym systemie może im to przychodzić z gorszymi efektami. Uważam, od początku, nawet przed zatrudnieniem trenera Papszuna, byłem zwolennikiem
gry trójką obrońców z tyłu, czy w tych prehistorycznych czasach, i chciałbym, aby to było kontynuowane. Co jeszcze tutaj mogę dopowiedzieć? Trener jest wybrany. Tak, uprzedzając kolejne pytania. Mamy uzgodnione warunki finansowe. Musimy podpisać i sfinalizować właśnie temat umowy. Kolejne pytanie wyprzedzić? No dobrze, to w poniedziałek w takim razie ogłosimy termin, kiedy podamy nazwisko nowego szkoleniowca, który poprowadzi Raków w kolejnym sezonie. Maciej Wąsowski. To ja mam pytanie, czy to jest trener, który w tej chwili pracuje w innym klubie Ekstraklasy? To jeszcze wrócę do poprzedniego tutaj pytania, bo nie odpowiedziałem na nie dokładnie. Czy to jest... Nie chciałbym uchylać rąbka tajemnicy, także tutaj od odpowiedzi na te pytania się uchylę. Okej, to ja mam jeszcze pytanie najpierw do trenera, bo rozumiem, że to trener pierwszy przekazał swoją decyzję panu Michałowi. Kiedy trener podjął decyzję o tym, że nie będzie przedłużał kontraktu? Nie pamiętam już, bo jakby już mówiłem, to znaczy Michał też trochę powiedział i to chyba możemy zdradzić, no to się nie zadziało z dnia na dzień. My też rozmawialiśmy jakiś czas o tym i też szukaliśmy dobrego momentu, żeby to państwu przekazać, żeby to po prostu się nie odbiło na drużynie w pewien sposób, nie? Więc to jakby decyzja, ogłoszenie jej, to była kwestia bardzo, bardzo przez nas rozsądnie, myślę, pilotowana i szukaliśmy właśnie tego momentu, kiedy to tylko będzie można przekazać. Te rozmowy między nami, no one wiadomo, one się toczyły od dłuższego czasu. To kiedy Michał Świerczewski dowiedział się o tym, że Marek Papszun nosi się z takim zamiarem? Marek chyba wysyłał te sygnały już od kilkunastu miesięcy, a decyzja, kiedy to usłyszałem, nie przypominam sobie dokładnie, ale to jakiś czas temu. Przyjmijmy, że w okolicy plus minus 3-4-5 tygodni, nie przypominam sobie dokładnie. Mariusz Rajek. Mam takie pytanie do obu panów w zasadzie. Czy ten nowy szkoleniowiec, który już został wybrany, to jest człowiek namaszczony przez trenera, wskazany, czy niekoniecznie? I druga kwestia, myślę, że również do pana Michała i do pana Marka. Czy na ile wpływ na te decyzje miała, nie wiem, czy to nazwać opieszałością, taka bierność miasta w kwestii rozwoju infrastruktury i brak widocznych perspektyw na nią w najbliższym czasie, i nawet zaprzestanie rozmawiania o tym w przestrzeni publicznej, no nic nie wskazuje na to, aby obiekt godny aspiracji Rakowa mógł w Częstochowie powstać. I czy to był dość taki ważny, mocny czynnik, wykluczając oczywiście wszystkie osobiste, o których pewnie nie będziemy rozmawiać? Ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. Tak, konsultowałem ten wybór z Markiem Papszunem. No, namaszczenie to za duże słowo. No, nie, proszę sobie tutaj nie wyobrażać, nie dopowiadać, że ja trenerów w Rakowie wybieram. Nie? To nie jest moja rola, ale jeżeli Michał mnie zawsze prosił o jakąś rekomendację, prawda, na tej zasadzie, w wielu tematach też nie, będąc osobą niedecyzyjną, tak jak w tym, no bo oczywiście nie jestem, no to ja zawsze taką opinią swoją się dzieliłem, ale to tylko na zasadzie opinii. Proszę tego nie odbierać, że to jakieś namaszczenie. Co do tego stadionu, infrastruktury, no wiadomo, że to jest nasza pięta Achillesowa, no i to powinno się zmienić, no nie oszukujmy się, no drużyna, która gra już regularnie i będzie grała w tym roku bez względu na to, czy zostanie mistrzem, czy nie w europejskich pucharach, no nie może grać na wyjeździe, no to jest kompromitacja.
Czy są kolejne pytania? Przemysław Langier, przekażmy mikrofon, jeśli można. Dzień dobry, Przemysław Langier, portal gol.pl. Mam pytanie do pana trenera. Mam wrażenie, że tak troszeczkę pan się uchylił od odpowiedzi na to poprzednie pytanie. Ja chciałbym dopytać, co leżało konkretnie u podstaw pana decyzji, bo mówi pan, że na takim stadionie mistrz Polski, jakim pewnie Raków będzie, nie powinien grać. Natomiast czy to faktycznie miało wpływ, czy na przykład potrzeba urlopu, czy może uważa pan, że doszedł już gdzieś do ściany i nic więcej nie stanie akurat w tym momencie zrobić w Rakowie i dlatego trzeba było powiedzieć pas? Nie, no, ustalmy jedno, no, przed chwilą nie powiedziałem, że nie może grać, tylko powiedziałem, że na wyjeździe nie powinien grać mistrz Polski, nie? No, bo teoretycznie w którąś rundę, chyba trzecią, czwartą, jeżeli dojdzie Raków, no to musi grać na wyjeździe, to o to chodziło, no to miasto, tak, zarządzający, no muszą to też wziąć na klatę w jakiś sposób, tak, i coś próbować z tym zrobić, o to mi chodziło, a tutaj no są teraz w tej chwili warunki, jakie są, to się nie zmieni z dnia na dzień, ale trzeba o tym myśleć. Co do tych drugiego pytania i jakby tych moich osobistych kwestii, no to tak jak powiedziałem, no nie będę teraz wchodził tutaj w szczegóły, bo to nie jest dobry moment. To, co mogłem powiedzieć, już powiedziałem, że nie ma podłoża tutaj jakby pracy w tej chwili w innym klubie, tak, i tyle, na tyle mogę dzisiaj tylko w tej kwestii się wypowiedzieć. Paweł Głoszewski. Dzień dobry, Paweł Głoszewski, Tygodnik Piłka Nożna. Trenerze, ja mam pytanie, czy trener już drużynę poinformował o tej decyzji i jeżeli tak, to jak właśnie piłkarze zareagowali na... No, cieszę się, że wszystko zostało, no, utrzymane w tajemnicy, że nie było żadnych tutaj wcześniej wycieków. To też dobrze ona świadczy. Tak, chwilę przed konferencją, no, przez szacunek do drużyny, do sztabu, taką informację przekazałem. No, trudno mi powiedzieć, bo wyszedłem od razu, więc udałem się tutaj do was. Natomiast no, po minach widać było na pewno zaskoczenie, no, i to, co zauważyłem, no, nic więcej na tą chwilę nie mogę powiedzieć, bo po prostu nie przebywałem z nim jeszcze. Bartek Zuk. Ja mam pytanie do pana Michała, właściciela. Czy było pytanie o infrastrukturę, ale czy ten warunek infrastruktury był też jakoś ważnym polem negocjacyjnym z nowym trenerem? Czy też, no właśnie, to nie było jakoś tak przeszkodą? Wbrew pozorom zbudowaliśmy sobie na tyle mocną markę, że bardzo duża liczba trenerów jest zainteresowana pracą u nas i również trenerzy, którzy gdzieś pracują za granicą. I to jest bardzo fajne, że wielu młodych trenerów, którzy o naszym klubie słyszeli dużo dobrego i chcieliby u nas właśnie pracować w takim klubie, który długoterminowo daje szansę właśnie trenerom długoterminowej pracy. Oczywiście jak będzie, to zobaczymy, bo ja dzisiaj mówię takie piękne słowa, jeśli nie będzie wyników. Wiadomo, że no pewnie litości wtedy też nie będzie, natomiast no zakładam, że wybierzemy trenera, który dostanie, czy wybiorę trenera, który będzie miał na tyle duży kredyt zaufania i na tyle odpowiedni warsztat i predyspozycje do tego, aby być tutaj trenerem właśnie na lata, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Natomiast odnośnie infrastruktury, może nie sama infrastruktura stadionowa, a infrastruktura treningowa, to jest coś, co trenerów bardzo mocno interesuje, czy są odpowiednie warunki właśnie do treningu. My w najbliższym czasie będziemy tutaj tą płytę treningową i to, co jest tak niezbędne dla pierwszej drużyny, modernizować i uważam, że w perspektywie, mam nadzieję, że jeśli tutaj przetargi pójdą zgodnie z planem, że w perspektywie kilku miesięcy te warunki do treningu akurat dla pierwszej drużyny, co nie oznacza, że będą wymarzone dla całego klubu i dla akademii, natomiast dla pierwszej drużyny będą zapewnione na takim poziomie, który będzie w zupełności wystarczający i zapewni trening na bardzo dobrym poziomie, ale do tego musimy jeszcze do tego momentu odczekać ileś miesięcy, ile, nie wiem, wszystko zależy od przetargów. Krótko tylko dopytam, to trener, który został wybrany, zgodził się na to, co jest?
Z perspektywą właśnie tych zmian, także rozmawialiśmy na ten temat, jak będzie wyglądała właśnie i w jakim terminie zostaną tutaj poprowadzone prace, jeśli chodzi o bazę treningową dla pierwszej drużyny. Dawid Dobrasz. Dzień dobry, Dawid Dobrasz, Portal Meczyki. Ja miałbym dwa pytania. Chciałbym najpierw trenera zapytać, czy jednak ta próba chęci podbycia Europy no nie pociągnęła pana, żeby tu zostać. I co było kością niezgody, się tak zastanawiam, bo tutaj mój kolega redakcyjny Tomek Wodarczyk podpowiada, że być może była to długość kontraktu. No już odpowiadałem trochę na to pytanie. Na pewno tak, no ale inne czynniki zdecydowały, że nie. Nie, z kontraktem nie było. Wydaje mi się, że nigdy nie było tutaj żadnych problemów takich, jeżeli chodzi o długość, jeżeli chodzi o finanse, to mogę to też powiedzieć, że z mojej strony nie było to problemem. To tutaj kwestie długości kontraktu jakby finansowe nie były problematyczne, no bo nie podbijałem tu nawet z tego. Cieszę się, bo właśnie się zastanawiałem dzisiaj, jak tłumaczyłem też tę historię innym osobom tutaj w klubie, które są osobami zarządzającymi, to w tym momencie się zastanawiałem, czy odpowiednio pod tym kątem prowadziłem te negocjacje, ale także cieszę się, że Marku to powiedziałeś, bo miałbym nie przespana w noc, żeby może coś źle tutaj po prostu zrobiłem, a jak się okazało, to nie zaważyło. Nie negocjowałem nawet. Okej, rozumiem. Jeszcze chciałbym tylko pana właściciela dopytać, czy nie obawia się o to, że wasza relacja była taka no stricte przyjacielska i na tym gdzieś się opierał sukces Rakowa i teraz będzie pan musiał trochę z nowym trenerem zbudować to od nowa. Czy da się coś takiego w ogóle powtórzyć? Pewnie tak. Wydaje mi się, że to zależy, przekonamy się, wszystko zależy od tego, jakie będą wyniki, jak będzie wyglądała praca, jak długo będzie trwała ta relacja. Nie oszukujmy się, 7 lat to jest szmat czasu i to pewnie, nie wiem jak wyglądają statystyki, no ale chyba to jest ten moment, kiedy duża część związków się po prostu kończy, tak samo w tym przypadku, ale myślę, że całkiem fajny związek, czy zbuduję go z innym trenerem, przekonamy się, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Krzysztof Marciniak. Dzień dobry panie trenerze, dzień dobry panie Michale. Krzysztof Marciniak, Kanal Plus Sport. Pan nie udziela tej takiej jednoznacznej odpowiedzi, ale podsunę panu pewien trop. Jest to pana przemówienie podczas gali tygodnika Piłka Nożna, kiedy odbierał pan nagrodę dla najlepszego trenera poprzedniego roku i powiedział pan, dziękował pan swojej córce, mamie oraz żonie i powiedział, wiem i ona też wie, że jest to kosztem jej osobistym. Niestety brzmi to brutalnie, ta praca jest na pierwszym miejscu. Dziękuję ci żono, że to tolerujesz nawet w takich momentach, jak ostatnio w Turcji, kiedy słyszę w słuchawce, że znowu cię nie ma. Jak tu się wszystko wali, to wiem, że to ogarniesz. Dziękuję ci serdecznie. Czy ja dobrze myślę? No, na pewno tak. No, to jest niezły trop, natomiast jeden z wielu, no bo nie, mimo wszystko nie zamierzam jeszcze kończyć. Nie? Myślę, że to jedno wyzwanie jeszcze podejmę, aczkolwiek no, też nie chciałbym tutaj nic deklarować, no bo może to też nie nastąpić. Nie? I rzeczywiście te moje zapowiedzi też się ziszczą, więc nie chciałbym tutaj nic w tej chwili deklarować, bo po prostu ja się nad tym jeszcze nie zastanawiałem, co dalej, bo ja cały czas jestem trenerem Rakowa, tak jak mówię, no to nie jest jeszcze koniec, tak? Koniec jest 27 maja i wtedy możemy więcej o tej przyszłości, powiedzmy, rozmawiać. Może już będzie ona bardziej klarowna, no bo na dzisiaj tak naprawdę no to musimy zamknąć jeden etap i dopiero myśleć o kolejnym. No tak uważam, należy robić. Byłoby to też, myślę, że tutaj jest, ja się źle bym z tym wszystkim czuł, gdybym już gdzie indziej był, a nie tutaj w Rakowie, szczególnie, że tak jak powiedziałem i podkreślam to jeszcze raz, no najważniejsze jest przed nami, nie? Najważniejsze. To tylko jeszcze jedno krótkie pytanie, już nie do końca związane z tematem tej konferencji. Czy według panów wiedzy Patryk Kun ma podpisany kontrakt z innym klubem i jest to Legia Warszawa? Ja, Michał.
No takie doniesienia są, że do czegoś takiego doszło, natomiast no, tutaj trzeba by było już chyba zapytać bezpośrednio zawodnika i no i Legię, tak, no bo to są strony, które do ewentualnego porozumienia doprowadziły i to bardziej chyba nie my jesteśmy tutaj władni, żeby przynajmniej nie ja, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Podpiszę się pod tym, co powiedział Marek. I czy mamy kolejne pytania? Proszę. Sebastian Zielonka, Miejska TV. Panie trenerze, no to było niezwykłe 7 lat. Co pan najmilej będzie wspominał z tego okresu? Bo to byśmy musieli tutaj długo siedzieć jeszcze i opowiadać. No, dużo jest pięknych chwili i momentów, które pozostaną ze mną do końca życia na pewno i wszystkie awanse, trofea, tak, no, puchary, super puchary, no to, ale też pojedyncze mecze. No, tu na myśl od razu mi przychodzi ten pucharowy z Legią, gdzie Andrzej Niewuli strzelił w dogrywce na 2-1. No to takich pojedynczych momentów było też bardzo, bardzo dużo, takich też trudniejszych, jak szczególnie ten mecz w Pradze, emocjonalnych, no ale to też się trzeba było z tym zmierzyć. Też to jest część budowy drużyny i tego, co mam nadzieję, dokonamy teraz, bo głęboko w to wierzę, nie? Że nawet te trudniejsze momenty, to one też były ziarnem do tych następnych sukcesów. Panie Michale, pytanie również do właściciela. Panie Michale, było wiele niezwykłych również chwil, odkąd jest pan właścicielem Rakowa, ale nie brakowało też perturbacji, jak choćby te słynne zamieszanie ze stadionem, z budową tego nowego obiektu. Czy miał pan, odkąd jest pan właścicielem tego klubu, chwilę zwątpienia w ten projekt? Na pewno zdarzały się takie chwile właśnie słabości, związane właśnie z infrastrukturą, z innymi problemami, które po drodze występowały. Natomiast jeśli chodzi o takie tematy typowo piłkarskie, to od kiedy jest tutaj z nami Marek Papszun, no jedną tylko miałem taką emocjonalną historię, kiedy nerwy gdzieś mi puściły. Konkretnie miało to miejsce po półfinale Pucharu Polski z Krakowią, gdzie zszedłem do zawodników, chciałem coś powiedzieć i okazało się, że gdzieś tam łezka mi poleciała, aż Wojtek Cygan musiał mnie po plecach poklepać i to jedyna taka historia, kiedy za czasów pracy Marka Papszuna te emocje gdzieś stanęły górą. No, wcześniejsze historie, no miałem zraz taką sytuację, ale w drugą stronę po prostu, że z bezsilności zdarzyło mi się po prostu zapłakać i z niezrozumienia do tego, co się właśnie dzieje w klubie. A takie właśnie gorsze momenty, tak jak pan tutaj o to pytał, to są te tematy właśnie związane z infrastrukturą, z tym, co się działo w mieście, jak wyglądały nasze relacje, bo wierzę w to, że wracają na właściwe tory i tutaj w Częstochowie powstanie obiekt spełniający takie kryteria wymagane przez ekstraklasę, przez rozgrywki UEFA, ale też odpowiadające wielkości tego miasta i tego, jak to wygląda w innych miejscach w Polsce i w Europie. Także wierzę, że najgorsze za nami i wierzę w to, że tutaj w tym obszarze infrastruktury też doprowadzimy do szczęśliwego finału. Zgłasza się pan Iwo Mandrysz, to chyba będzie dobre spięcie klamrą naszej dzisiejszej konferencji. Iwo Mandrysz, PAP. Chciałem zapytać, dlaczego panowie zdecydowali się dzisiaj ujawnić tę informację, a nie zaczekali z nią do końca sezonu? Tak, trener tutaj właśnie o tym mówił, że nie ma tego dobrego momentu. Kiedy byłoby to zakończenie sezonu, pewnie część, to też jest istotne z perspektywy negocjacji z jakimiś zawodnikami, także proszę sobie wyobrazić, że na przykład mówimy jakiemuś zawodnikowi, że tutaj trenerem będzie Marek Papszun, a okazuje się 2 miesiące później, że Marek Papszun tym trenerem nie jest i go w jakiś sposób wprowadzamy w błąd. To też jest taki element uczciwości wobec tych zawodników, którzy w najbliższym czasie mogą do nas dołączyć, ale no nigdy nie ma dobrego momentu z różnych powodów. Chcemy, żeby to było jak najszybciej za nami. Oczywiście czekaliśmy na odpowiedni moment. Czy to jest odpowiedni moment? Życie to zweryfikuje.
prawdopodobnie jest tak, że właśnie, że nigdy nie ma dobrego momentu. Uznaliśmy, że ten będzie z perspektywy różnych celów, które chcemy zrealizować, optymalny. Jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu. Paweł Głoszewski, jeszcze raz prosimy. Pytanie do obu panów. Czy tylko trener odchodzi, czy ktoś jeszcze ze sztabu opuszcza klub? Wydaje się, że za wcześnie na to, aby odpowiedzieć na to konkretne pytanie, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy. No też te osoby ze sztabu szkoleniowego dzisiaj się dowiedziały o tej decyzji, dlatego wydaje się, że też będą potrzebowały właśnie jakiegoś przemyślenia i czasu i być może taka sytuacja nastąpi, że ktoś nie będzie sobie na przykład wyobrażał pracy z nowym trenerem. A być może zadziała to w drugą stronę, że powie, o, jak fajnie akurat z tym trenerem chciałbym współpracować. Musimy sobie chyba dać czas i tutaj ten czas da nam odpowiedź na to pytanie. Więcej pytań już chyba na dzisiaj nie widzę. Czy staniemy do pamiątkowego zdjęcia? Staniecie panowie z uściskiem dłoni? Myślę, że zrobimy chwilę dla fotoreporterów i za moment konferencja dobiegnie końca. No dobrze, to wracamy do Warszawy, wracamy do studia, żeby przedyskutować to, co się wydarzyło. Marek Papszun kończy swoją przygodę bezpośrednio po zakończeniu bieżącego sezonu, więc za momencik to skomentujemy. Widzimy w międzyczasie, że pamiątkowe zdjęcie przyjaciół, tak można powiedzieć, Michał Świerczewski i Marek Papszun. Bardzo dobre relacje, widać, że profesjonalne pożegnanie. A ja w międzyczasie chciałem pozdrowić naszych widzów, których jest ponad 6,5 tysiąca, tak jak patrzyłem kilka minut temu, a więc więcej niż po Stadionu Rakowa. Nie chcę być zgryźliwy, ale jest was naprawdę dużo. Może wszyscy z Częstochowy nas oglądali. Być może. Duża część Częstochowy, więc lajki nie dla nas, ale przede wszystkim dla naszych widzów. A my, panowie, przechodzimy do dyskusji i podstawowe pytanie. Dlaczego? Bo przyznajmy szczerze, spotkaliśmy się tutaj i tak raczej się nastawialiśmy, że pewnie przedłużenie kontraktu, może coś jeszcze innego, ale raczej trener Papszun nie odejdzie. Tymczasem... To wy się nastawialiście. Tak jest, tyle razy mówiłem sobie, nie, nigdy nie mów czegoś, tak, czego nie wiesz, co jest niemożliwe. No i rzeczywiście w szoku jestem, bo byłem przekonany, że to będzie przedłużenie kontraktu, a stało się jak się stało. Też uważam, że miesiąc przed końcem ligi to nie jest najlepszy termin, ale Filip, usiłowałeś mi powiedzieć w tak zwanych rozmowach kuluarowych, że Raków skradł show przynajmniej na tydzień. No to bo szukaj nowego trenera, analiza tego, co będzie dalej. Podsumowywanie tego, jak to wpłynie na drużynę. Legia jedzie teraz na mecz do Warty w piątek, Raków do Miedzi przy sytuacji... Raków ma Lechię u siebie. Tak jest, więc... Może być bardzo różnie. No cóż, eleganckie pożegnanie. Jest takie powiedzenie francuskie, pas de copains au travail, czyli nie ma kumpli, nie ma przyjaciół w pracy. I tak jak się panowie swoje zdjęcie zrobili na tle tych banerów i na tle ścianki, nie wiem, czy tacy przyjaciele, czy to był taki związek raczej zimnych, szorstka przyjaźń oparta o to, co robił Papszun, a że robił drużynę i tworzył sukcesy, to pan Michał go akceptował. Myślę, że współpraca dwóch osób, nie użyłbym słowa przyjaciół, no ale które się bardzo szanują nawzajem, swoje kompetencje i rozumieją i idą w jednym kierunku. W pracy nie jesteśmy po to, żeby być przyjaciółmi, żeby się kochać, tylko po to, żeby robić dobrze robotę, a to w jakim momencie Raków jest teraz versus 2016, gdy Marek Papszun przejmował ten klub, pokazuje, że ta współpraca była w 100% skuteczna i chyba o to wszystko o to chodziło. Ładna liczba, 7 lat i to się tak ładnie zamyka. Ja jakoś bardzo zaskoczony nie jestem, ale może dlatego, że byłem od dłuższego czasu, już wiemy, że bardzo długiego czasu blisko klubu. Nie mówię, że wiedziałem o tym, absolutnie nie, bo nikt tego nie wiedział. Byłeś. Słyszeliśmy nawet dzisiaj, że nawet drużyna czy prezes zarządu klubu dowiedział się dopiero dzisiaj o tym. Ja trochę to czułem. Wiedziałem, że to prędzej czy później nastąpi. Rozumiem też, dlaczego z wielu względów następuje dzisiaj. Ale nie uważasz, że bardziej osobiste argumenty przeważyły? Tylko odpoczynek? Tak, przede wszystkim. Sugestia strony żony, córki i rodziny. Czas na rodzinę. Mi jest łatwo powiedzieć o tym, że zrobienie sobie ponad roku przerwy w robocie to jest bardzo fajna rzecz. I myślę, że Marek Papszun
mówił o tym od dłuższego czasu, więc czuł to od jeszcze dłuższego czasu, że czegoś takiego potrzebuje. On teraz odchodzi jako wygrany. Oni dociągną to Mistrzostwo Polski na 99%. Nawet te statystyki pokazywane na Twitterze nieraz to pokazują. Odejdzie jako legenda. Finał Pucharu, nawet jeżeli się z tą Legią wygrać nie uda, no to będzie finał taki, jaki powinien być, w cudzysłowie, z kibicami, z bardzo dobrą atmosferą. Później feta mistrzowska. Trudno mi sobie wyobrazić lepsze okoliczności na odejście na, w cudzysłowie, urlop. A co dalej? No dalej będzie pewnie... Postaw tą tezę. No też stawiam tezę, że czekamy na reprezentację. Że w momencie, kiedy potyka się Fernando Santos, nieważne, czy to będzie po Euro 2024, czy po Mistrzostwach Świata 2026. No to myślę, że... na nic się robiłem przez dwa lata. Spokojnie. Myślę, że żona bardzo to doceni. Tak, jeżeli to będzie półtora roku, to żona to też zrozumie, ponieważ jeżeli się pojawi oferta z reprezentacji Polski, no to myślę, że to jest to, o czym, o to wyzwanie, o którym Marek Papszon powiedział w trakcie tej konferencji. Nie Legia Warszawa, nie. Tu on ma jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Było minęło. Tak, jedną rzecz jeszcze do zrobienia w swoim życiu piłkarskim. Myślę, że naprawdę to jest bardzo zrozumiałe dla mnie, że dzisiaj to po pierwsze ogłaszamy i że to się kończy właśnie teraz z końcem tego sezonu, bo on daje sobie przynajmniej rok przerwy na 100% takiego złapania dystansu. To trochę mnie zawstydziłeś, ja wytrzymałem pół roku i do meczyków. A ja się trzymam cały czas. Ktoś pisze na czacie, że patrzą do meczyków, to zobaczymy jeszcze. A jeżeli chodzi o tajnik ogłoszenia, to też chyba jest dobry, bo drużyna też będzie teraz podchodziła do tego na takiej zasadzie, że zagrajmy ten mecz, gdyby był ostatni. Nie ma dobrego. Ja wiem, ale relatywnie dobry spośród tych opcji, które były. Ogłaszamy to i robimy to na maksa, tą końcówkę sezonu. Ja to może być dodatkowy bodziec. Wiesz co, Błażej, tańczmy. Ja jestem trochę starodawny, tu z Filipem się trochę chyba nie różnimy. Ja bym ogłosił to dzień po zdobyciu mistrzostwa, powiedzmy po zakończeniu sezonu, tak, dziękujemy i tak dalej, ręka, goździk, klapa, jak to się ładnie mówiło, a tu Filip powiedział, że no w ten sposób Raków... Ale ja nie myślę, że to, że kupujemy teraz komunikację na najbliższy tydzień jest jakby argumentem. Myślę, że jeżeli miałbym spekulować, ja bardzo nie lubię spekulować, bo nie wiem, no ale jesteśmy w takim... żeby troszkę pogadać o czym nie wiemy. Według mnie panowie i Marek i Michał dobrze wiedzą, jak wygląda drużyna od środka. Po pierwsze, na pewno przeanalizowali, jak różne scenariusze by na te drużyny wpłynęły. Być może wyczuli, że jesteśmy w takim momencie, że ta drużyna potrzebuje takiego impulsu. Jest to ryzykowne, jasne, ale być może nie danie tego impulsu teraz i ryzykowanie, że za tydzień to wypłynie tak, jak było w Pogoni Szczecin, to będzie jeszcze gorzej. Jeśli panowie się dogadali, to trzeba to szybko ogłosić, bo utrzymanie tego w tajemnicy było niezwykle trudne z jego strony, właściciela Marka Papszuna, czy też tego ewentualnego nowego maga, nowego trenera Rakowa. Wspomniał o tym Michał w trakcie konferencji, że jakby to by było kolejne tygodnie kłamania albo nie mówienia prawdy w rozmowach kontraktowych. To by ciążyło, ściemniania. Michał nie jest taką osobą, która lubi ściemniać. To jest gość, który mówi, wystawia kawę na ławę zawsze. Marek zresztą też. Więc oni musieliby sami przez najbliższe, półtora miesiąca się męczyć, że wiemy, ale nie mogę powiedzieć. No to my też nie ściemniamy i przechodzimy do podsumowania, do wspomnienia tego, co osiągnął zresztą Marek Papszun podczas swojej pracy w Rakowie Częstochowa. Pamiętam, 7 lat temu, dokładnie wczoraj wypadła ta rocznica, więc spójrzmy sobie na planszę. Jaki Raków Częstochowa obejmował Marek Papszun? Zobaczcie, panowie, mamy tutaj grafikę. Najpierw końcówka sezonu 15-16. Wówczas Raków grał w drugiej lidze. Na sam koniec drużyna zakończyła rozgrywki na 5. miejscu. Wtedy przed Rakowem była Wisła Puławy, GKS Tychy, Znicz Pruszków. Ligę wygrała Stal Mielec. Statystyki średnie na tą końcówkę sezonu, bo 8 meczów, 9 punktów. Ale okej, to była końcówka sezonu. Co dzieje się rok później? Sezon 2016-17. Raków wygrywa drugą ligę, robi awans do pierwszej ligi. Co ciekawe, miał tyle samo punktów, co Odra Opole, ale mimo wszystko to Raków był pierwszy. Jest awans do pierwszej ligi, w której Raków pojawia się w sezonie 2017-18. Tam przyzwoite 7 miejsce. Bardzo dobre jak na Beniaminka z tego punktu widzenia patrząc. Po 34 meczach 51 punktów i 7 punktów straty wtedy było do Zagłębia Sosnowiec, do drugiego miejsca, które dawało awans, ale to co należy podkreślić to 16 punktów przewagi nad strefą spadkową w pierwszym sezonie. Po prostu Raków wszedł, spokojniutko się utrzyma, a wręcz był dość blisko tej czołówki. To jeszcze pozwólcie, że poruszę sezon 18-19 i chwilę się odniesiemy do tych pierwszych lat. Co było w 18-19? Pierwsze miejsce, 34 mecze, 70
punktów, awans do Ekstraklasy, punkt przewagi nad ŁKS-em Łódź. Trzecie miejsce miała Stal Mielec, 6 punktów przewagi. Co ciekawe, wcześniej to Stal Mielec w drugiej lidze jeszcze, gdy Raków mierzył się ze Stalą, to Stal była wyżej. To ten sezon pierwszy, w którym... Świetny bilans punktowy, prawda? Tak, tak, bardzo solidnie. Ponad 2 punkty na mecz. No. No właśnie, więc ten początek Rakowa Częstochowa. Czy był moment, w którym wtedy już się spodziewaliście, co będzie dzisiaj? Zaraz przejdziemy do omówienia tego, co działo się w ostatnich sezonach, bo to jest ta historia najnowsza. Ja dzisiaj chyba Michał Szprendałowicz napisał, rzecznik Rakowa Częstochowa, albo ktoś w okolicach klubu, że ostatni raz Michał Świerczewski na konferencji prasowej był jeszcze w czasach drugiej ligi. Ja chyba pamiętam ten moment. Właśnie to było tuż przed, albo tuż po przejęciu klubu przez Marka Papszuna i to było tuż po takim meczu w Częstochowie, Raków GKS Tychy 1-8. Kończyła się kadencja poprzednich trenerów i Michał wtedy faktycznie wyszedł do ludzi, do kibiców, do dziennikarzy, no i powiedział, że jakby trzeba tu dużo zmienić i jakby ta decyzja o zatrudnieniu Marka Papszuna była bardzo dobrą zmianą, jak się okazuje, chociaż to wtedy nie wydawało się takie oczywiste, tak, jakby tak. Nie patrzeć, przychodził człowiek znikąd. Dobrze, to ja jeszcze tutaj przeczytam, co działo się dalej i zaraz połączymy się z Częstochową, z Dawidem Dobraszem. Sezon 19-20 Ekstraklasa, 10 miejsce, 41 punktów, później gra w grupie spadkowej, w której już tych punktów doszło jeszcze 12. 8 punktów przewagi nad strefą spadkową, tak, nad Arką Gdynia, Koroną i ŁKS-em, które spadły z ligi. Rok później, sezon 20-21, no wtedy Raków wjechał na grubo. Drugie miejsce, 59 punktów po 30 meczach i do tego wygrana w Pucharze Polski, pokonanie Sandecji, Niecieczy, Górnika, Lecha, Krakowi i Arki w finale. I przechodzimy do sezonu 21-22. Znowu drugie miejsce, 69 punktów, to już tutaj liga przeszła na 34 mecze. Drugie, czy ja widzę siódme, to nie wiem, coś mi tu nie gra. Sezon 21-22, a rzeczywiście, no to tutaj jest pomyłka graficzna, natomiast zacząłem się zastanawiać, co w tej dobrze funkcjonującej maszynie się zacięło. Ja nie chcę mówić, że tutaj jest szefem. Tak. Wygrana do tego w Pucharze Polski, dopowiedź i w Superpucharze. Było tak, pamiętasz taką piłkarskie Oscary, jak się, tak, jak tak, się tak, Andrzej tak. Twarowski wtedy wysypał. Prezes Pietruszka jest chyba, na sali? Tak, i powiedział, że ktoś tu chyba dzisiaj z nas stracił pracę. No to był żart. Biedny Twarowski dwa dni chodził blady i biedny. Ja mówiłem, że nie denerwuj się. Znam poczucie humoru prezesa Rywina i rzeczywiście nic się stało. Bo włos mu nie spadł z głowy. Przejdziemy w takim razie do Częstochowy. Tam na miejscu jest Dawid Dobrasz, więc Dawid, opowiadaj jakieś nowości. Ja widzę, że obok ciebie taki kolegą, pewien dżentelmen jest. Warszawa kontra Poznań w Częstochowie. Nie, zostawmy Warszawę i Poznań. Do czego to doszło? Dzień dobry. Czemu mamy zostawiać, może to będzie kolejny apel, gdzie Marek Papszuk wyląduje. Ale dzisiaj, dzisiaj zostawcie. Panowie, wasz komentarz. Też wam włosy dęba stanęły, gdy usłyszeliście, że Marek Papszun odejdzie z Rakowa Częstochowa. Ja już tutaj się przyznałem, że ja raczej się spodziewałem mimo wszystko przedłużenia. Nie wiem jak wy. Czy spodziewać się faktycznie można było bardziej przedłużenia? No tak. Powiem tak, ja już jestem po odejściu Macieja Skorży, jeśli chodzi o mistrzowski tytuł i odejście mistrzowskiego trenera, więc mniej więcej wiem, jak to przerobić. Może nie byłem zaskoczony, tylko byłem ciekaw na koniec zdania, który wypowie Michał Świerczewski, bo tak zaczynał. Wydawało się, że to może być prima aprilis, jakieś takie opóźnione. Może cokolwiek powiedzieć, no zaskoczył na pewno i wydaje się, że to jest taki moment ogłoszenia tej decyzji, kiedy Raków, no tę przewagę nad Legią ma na tyle bezpieczną, że możesz to w pewien sposób ogłosić i zobaczyć, jak to wpłynie na szatnię, bo gdyby były 3 czy 4 punkty przewagi, no to wydaje mi się, że taka decyzja mogłaby mocniej wpłynąć na odbiór. Jest jeszcze oczywiście finał Pucharu Polski, więc też trzeba to wziąć pod uwagę, ale no taka decyzja, której chyba mało kto się jednak spodziewał, chociaż były sygnały. No ale jednak jestem zaskoczony, bo widać było, coś dużego się dzisiaj tu ma wydarzyć i wydarzyła się chyba rzecz największa, jaka mogła. No tak, ja tutaj włosy dęba stanęły, to nawiązując do tego pytania, bo tak z uśmiechem na ustach to ogłaszał Michał Świerczewski. Tak, tak. Dobra mina, czy do złej gry, to nie dokończę tego powiedzenia. Na pewno dobra mina, dobra maska założona. To zresztą też powiedział właściciel Rakowa, że próbował jeszcze przekonać. Dostał Marek Papszun jakąś ofertę. No pewnie nie jakąś, nawet to bardzo dobrą. O swojej decyzji, że odchodzi. No i na drugi dzień jeszcze raz pan Michał Świerczewski zadzwonił do Marka Papszuna. Skontaktowali się obaj panowie.
No i jednak ta decyzja została podtrzymana. No właśnie tu przechodził teraz Marek Papszun, ale mam inny taki obrazek, bo byliśmy tutaj godzinę przed konferencją. No i ja tak akurat stałem przy drzwiach, gdzie było chyba zebranie sztabu, to w ogóle był pokój trenera. No i takie miałem wrażenie, nagle się ten pokój otworzył, wszyscy wyszli i takie były kamienne twarze. Nikt jakby mnie nie zauważył, że ja tam stoję. Jakby nie chodzi o to, żeby na mnie zwracali uwagę, tylko taki, no miałem wrażenie, że coś chyba tam zostało powiedziane takiego mocnego. Dobry reporterski nos. No. I tak wydaje mi się, że też dopytywaliśmy trenera, kiedy poinformował drużynę, nie tylko sztab, ale i drużynę, no to cóż przed samą konferencją, po prostu żeby nic nie wyszło. Ja mam takie wrażenie, że tylko dwie osoby wiedziały, jak to się rozstrzygnie i jaką decyzję podjął trener Papszun, bo naprawdę to, że polskiej piłce nie wyciekło, nawet godzinę przed konferencją, gdyby wyciekło, no to już okej, okay, no godzinę przed konferencją, a tu jednak się nic nie wydarzyło. To są newsy takie kategorii, że nie mają prawa wypłynąć. To sobie od razu porównuję do obecnego Polski. Ta sytuacja z Mikaelem Iszakiem też była niezwykle pilnowana, że Piotr Rutkowski tam drukował kontrakt. Jeśli chodzi o Macieja Skorżę, a to też wiedziały to tylko trzy osoby i chyba jedynie Sebastian Staszewski dwie minuty przed oficjalnym ogłoszeniem napisał, że coś takiego się wydarzyło. Więc o takie po prostu newsy nie mają prawa wychodzić. A teraz właściwie drugi mistrz Polski z rzędu i drugi mistrz Polski, który do eliminacji Ligi Mistrzów będzie przystępował z nowym trenerem. Ja muszę przyznać, że chodziły plotki po Poznaniu tak z około miesiąc, półtorej, że Dawid Szulczek jest już gdzieś dogadany. Mało było, ciężko było w to wtedy uwierzyć, bo tak nie było za bardzo spoiwa. Teraz muszę przyznać, że te plotki, nie tyle, że mogą mieć potwierdzenie, ale może być jakiś temat. Już pominę fakt, że Piotr Obidziński, który teraz pracuje w Krakowie Częstochowa, pracował też z Dawidem Szulczkiem w Wiśle Kraków, więc dużo jest tych związków. Może to będzie inny Dawid, ten, który tu już jest w klubie i w sztabie, więc być może mój imiennik zostanie nowym szkoleniowcą, bo jak słyszeliśmy, wszystko już jest na ostatniej plotce, ale coś ze studia chyba macie jakieś pytanko. No w sumie miałem pytanie właśnie, kogo obstawiacie następnego. To już mi odpowiedziałeś. Czy widzicie ewentualnie jakieś inne alternatywy? Czat na przykład podpowiada, czytałem wcześniej komentarz, że może Jacek Magiera jako człowiek związany i z Rakowem emocjonalnie. Wiadomo, że ma kontrakt jeszcze w Śląsku i mówi się o tym, że być może Magiera wróci do Śląska na końcówkę. Też takie wersje się pojawiają, ale dajecie temu wiarę, że mogłoby to być możliwe do zrobienia? Michał Świerczewski powiedział jedną rzecz, że nowy trener jest dogadany, ale też kontynuował, że to będzie trener, który zagwarantuje atrakcyjny styl gry, bo taka jest filozofia Rakowa i ma grać ofensywnie, więc mi od razu kilku kandydatów gdzieś tam z listy tych bezrobotnych od razu sobie odciąłem, bo wiemy, że polska myśl szkoleniowa jest różna od hiperofensywnej do super defensywnej, ale ja się chyba bym podpisał pod tym, co tutaj Dawid powiedział, że jednak Dawid Szulczek tym, co zrobił w Poznaniu, zrobił sobie... Też nie jest trudny pytanie, mogę pytanie? Słuchaj, więc też trzeba to wziąć pod uwagę. No pewnie, panowie, Filip, pytanie możesz. Tutaj od Filipa. Do Dawida Dobrasza pytanie, jak tak przyglądałeś się twarzą sztabu szkoleniowego Marka Papszuna, to jaką minę miał Dawid Szwarga? Przywitał się, jako jeden z także może to jest nie to, że tutaj zaraz będzie ktoś niekulturalny, kto niekulturalny, tylko bardziej faktycznie wydaje mi się, że... Dawid, ale ulga malowała się na obliczach tych sztabowców, czy nie? Nie, szok. Chyba myślę, nie, bo raczej szok. Wiesz, dla każdego Janusz to może być teraz nie wiadomo pod kątem przyszłości, bo przyjdzie nowy trener, może będzie chciał wnieść swoich ludzi, może tak jak Maciej Skorża, że się odwołuje do tego przykładu, bo jest mi taki najbliższy, Maciej Skorża dostał ten okres 6-7 chyba meczów, kiedy przyjrzał się sztabowi i potem podejmował decyzję co dalej. Także to jest na pewno sportowa wiadomość tego tygodnia. Chyba, że jutro Kolejarz pokona Fiorentinę, ale w to mało wierzę, więc wydaje mi się, że jednak odejście pokonać mamy kciuki. Ma szansę. Ma szansę, ale wczoraj sprawdzaliśmy, że większe szanse ma Legia na mistrzostwo chyba niż na pokonanie Fiorentiny. Pojawiły się komentarze kibiców Legii, że Marek Paszyn, jak prawdziwy legionista, przystało. Jeszcze na koniec spróbuję rzucić taką deskę. Nie, wiecie. Ale to mówimy z przymrużeniem oka. Ja dopytałem też, myślałem, że odpowie jednak Michał Świerczewski na to pytanie, że tak, odchodzi, dwóch najbliższych asystentów Marka Papszuna, bo byśmy wtedy mogli do tego Dawida Szwargę już albo odkreślić, albo zaznaczyć, a jednak odpowiedział wymijająco, bo powiedział, że wszyscy asystenci, współpracownicy i tak dalej, muszą się najpierw dowiedzieć, kto zostanie, a później każdy będzie indywidualnie decydował o swojej przyszłości, czy będzie chciał wejść w ten nowy projekt Raków Częstochowa AD 2023, czy jednak nie. Więc z każdej strony byliśmy zwodzeni, ale w poniedziałek chyba, tak? Ma być termin podany, kiedy zostanie ogłoszone nazwisko nowego
trenera drużyny, lidera PKO Banku. No i jeszcze tylko dodam na koniec, że w sumie jeśli Marek Papszon wygra też Puchar Polski, to pożegna się z klubem potrójną koroną, więc to się chyba też rzadko zdarza, bo trzeba pamiętać, że ten super Puchar Polski, który tu obok nas stoi w gablocie, no to został też zdobyty przecież w tym sezonie. No dobrze, panowie, to dziękuję za meldunek. Może jeszcze się usłyszymy w trakcie tego programu, jeśli złapiecie kogoś ciekawego, więc jak coś dawajcie znać, tymczasem dziękuję. Paweł jest ciekawy przecież. No bardzo. Paweł traktuje jak swojego, więc wiesz. Dobra. Twojego ciekawego. Wielkie dzięki. Panowie, Janusz, do ciebie też pytanie. Czy na przestrzeni lat były próby budowania mocnego klubu w nieoczywistych miejscach? Myślę, że możemy powiedzieć, że Raków jest takim klubem. Czy nam od sokoła pniewy? No, dlaczego nie? No, jak powiedziałeś o pryzmatorze, się od razu skojarzyłem. Znalazłeś jakieś porównania i jak kończyły się te próby? Nie wiem, Amika, Wronki, Groklin. Amika, Wronki, wiadomo. No, wiadomo. To był fenomen, powiedzmy, ludzi, którzy mieli tam fabrykę sprzętu AGD, Piotr Rutkowski, Wojciech Kaszyński, Stanisław Grynhoff, to była ich. No niestety użyli też do budowania tej, wiadomo, znanego Ryszarda F., znanego działacza z tamtej. No muszę dopowiedzieć, bo taka była prawda, on był wtedy menedżerem. Oczywiście możemy Grodzisk Wielkopolski przywołać, kiedy pan Zbigniew Drzymała stworzył tam silny klub grający z powodzeniem w europejskich pucharach. Oczywiście na miarę polskiego futbolu, podwójny wicemistrz Polski i tak dalej, i tak dalej. Później to wszystko gdzieś upadało, ale trudno porównywać te miasta jak Wronki. Ja właśnie jak Wronki, zacznę protestować teraz, bo jednak jest to miasto... Raków jest poważne. Ja Częstochowa, jasne, to jest... Nie. No wydaje mi się, że po prostu pan Michał Świerczewski jest biznesmenem, no takim naprawdę w swej dziedzinie, w czołówce polskich. To jest duże P. Tak, naprawdę. W swojej dziedzinie już jest w czołówce polskich. Absolutnie tak, więc tutaj nie powinniśmy się tego dziwić. Jego pomysł, jego kaprys, jego miłość do piłki zaowocowała tym, że stworzył silny, potężny klub. No, dzisiaj mnie po raz kolejny zaskoczył, bo byłem przekonany, że będzie przedłużenie kontraktu, ale dobra, nie wracajmy do tego. I umarł król, niech żyje król. Zobaczymy, kto będzie tym królem wśród różnych tutaj dywagacji z Filipem, to nawet wpadliśmy na pomysł, żeby Czesław wrócił. Nie, ja nie wpadłem na ten pomysł. Ale gdzieś tam... No na czacie się pojawia ten pomysł. No, nie, na czacie też jest. Nie, kurczę, właśnie a propos tego, przypominam sobie rozmowę z Michałem Świerczewskim, jak jeszcze nie Marek Papszun był trenerem Rakowa Częstochowa i Michał wtedy mówił, że nie, no my musimy grać, słuchaj, 3-4-3. Tak. My musimy grać atrakcyjnie, wtedy ludzie będą przychodzić. Ale wtedy nawet postronni kibice będą chcieli to oglądać. Ja nie bronię byłego selekcjonera, chociaż on ma o meczykach i o nas nie najlepsze zdanie, ale muszę powiedzieć, że jego gra w europejskich pucharach robi wrażenie. Potrafi przygotować wynik europejski. Wynik, tak. To zostawmy. To jeden z tych atutów, który jest, ale oczywiście jak miałby swoje pomysły wprowadzać, Świerczewski by to przypłacił chorobą. No, zdecydowanie, więc my musimy zawężać obszar poszukiwań do trenerów, którzy grają 3-4-3 i chcą atrakcyjnej piłki dla oka, nie tylko skutecznej, ale... No to trener warty pasował. Pasowałby Dawid Szulczek. Ja nie wiem, kto, od razu mówię, bo tak rzuciłem Dawida Szwargę, sam to mam w głowie, ale absolutnie to nie wynika z mojej wiedzy czy spekulacji. Ale jest moje pytanie, Filip. Czy Raków jest teraz na takim poziomie organizacyjnym, szkoleniowym, że potrzeba tam trenera bardzo doświadczonego, który poprowadzi ten klub, powiedzmy, tropem Marka Papszuna, może z pewnymi modyfikacjami, czy człowieka, który przyjdzie i ze swoją świeżością, nowym spojrzeniem jeszcze jakiś tam nowy impuls tknie? No to bardzo dobre pytanie z wielu stron. Dziękuję. Przede wszystkim... Nie, właśnie ja się sam na tym zastanawiam. Nie wiem, bo to jest taki trudny... Z jednej strony fajny moment dla każdego trenera. Nie, życie po Papszunie, oczywiście, wiadomo. Znaczy... Ale z drugiej strony tak na pierwszy rzut oka trudno to sobie wyobrazić. Bo to ja jeszcze do tego nawiążę, że to jest taki moment, sprawdzam dla obu tych panów, którzy byli dzisiaj na konferencji prasowej, bo teraz się okaże, kto pływa bez majtek tak naprawdę. Albo może obaj pływają w majtkach, ale no każdy właśnie, na pewno ma pewnie w teraz w głowie, że okej, czyli te ostatnie 7 lat Rakowa to był bardziej Papszun czy bardziej Świerczewski? Nie? Patrząc na styl pracy, zaangażowanie, taką omnipotencję, jeśli chodzi o zarządzanie klubów i rolę Marka Papszuna, ja widzę, że nowy trener, który przyjdzie, nastąpi zjawisko tak zwane
presji. No. No bo nie wyobrażam sobie, żeby wszedł w buty Marka Papszuna takie, jak, w jakich chodził trener, bo to był specyficzny kolega. Nie musi być taki może twardy próbować? Trener jak Marek Papszun. Twardy i nad wszystkim panujący. Ale wiecie, to jest z jednej strony bardzo atrakcyjna opcja dla każdego trenera, no bo tutaj masz pewność, że wchodzisz w stabilny projekt na lata, ale z drugiej strony wchodzisz w buty czyjeś. I teraz pytanie, czy będziesz próbował być Markiem Papszunem? A może nie do końca masz do tego... Nie wypali. Tak, ale to się nigdy nie uda. A że Świerczewski może być zmęczony dotychczasową współpracą, tego nie wykluczymy. Może być po 7 latach. Prawda. Więc to jest tak, że teraz się okaże w kolejnych latach, czy Raków to faktycznie dalej jest stabilny klub, czy tak naprawdę opierał się tylko na wiedzy trenerskiej Marka Papszuna, a też Marek Papszun zostanie sprawdzony, czy to faktycznie on był takim tutaj bardzo dobrym trenerem, a był, czy w innych warunkach już mu by było coś takiego ciężej zrobić. Czy ten model menedżerski zarządzania drużyną, klubem zostanie może kontynuowany? Może tylko tu i teraz. Nie wiadomo, na pewno każdy z tych panów ma to teraz w głowie, chociaż pewnie Marek Papszun ma teraz w głowie takie uczucie ulgi, tak mi się wydaje, to w końcu możemy zacząć pracować dalej. Czekają go najbliższe 2-3 tygodnie. No, chcę ale dojechać. Faktycznie mają teraz... Chcę wygrać finał, chcę zdobyć mistrzostwo, bo gdyby to się nie udało, to jego odejście byłoby wiadomo. Ale zobaczcie, do jakiej rangi urasta teraz piątkowy mecz z Miedzią Legnica. Jeżeli tam wszystko pójdzie dobrze, no to okej, gramy dalej. Ale jeżeli tam się powinie noga, Legia w tej kolejce wygra, robią się 4 punkty. Później mamy Lechię Gdańsk u siebie na presji i znowu tracisz 2 punkty. W cudzysłowie, ja to tylko spekuluję, ale to się robi wtedy gorąco. Pis Maćka Łuczaka, naszego kolegi. No rzeczywiście, te nasze rozważania na temat Czesława nie są takie idiotyczne w temacie europejskich pucharów. Ale poza tym zdyskwalifikować go, mówiąc o tym, że to nie ten styl, nie te metody. Będę absolutnie, nie wiadomo. Zdecydowanie w większym szoku niż jestem dzisiaj, jeżeli będzie to Czesław Michniewicz. Trzeba uważać na zdrowie, to za tak? Dużo szoków to... No jeszcze mocny organizm, dajemy radę. Panowie, ja jeszcze raz tutaj się zwracam do czatu z wielką prośbą o lajka, a teraz jeszcze sobie podsumujemy i wrócimy do... Wspomnij przede wszystkim do tego, co działo się w Rakowie. Których zawodników pamiętacie z początku pracy Marka Papszuna? Na początku były to bardzo nieoczywiste nazwiska i zaraz pokażemy po 3 kluczowych zawodników na każdy sezon pracy Marka Papszuna. Kluczowych w rozumieniu liczby rozegranych minut. Czy to bo tak trzeba na to patrzeć. Zobaczcie. Pierwszy sezon, ale to jakby trudno jeszcze... No bo 2 miesiące po Marku Papszunie kontrakt z Rakowem podpisał Tomek Petraszek. I jakby to jest widzimy, że już człowiek. Symbol. No to jest człowiek symbol. Bo ale zobaczmy, też są inni, wiesz? Na przykład Piotr Malinowski. Też trzeba docenić tych zawodników, których już od lat nie ma w drużynie, ale przyczynili się, tak? Do tego, że Raków... Zawsze. Lecimy po kolei, no to Piotr Malinowski i Łukasz Góra, no to są jakby to są dwaj rakowiacy chłopaki z Częstochowy, którzy tam zawsze byli. Ale jakoś zaczynał prowadzić Petraszek, prawda? Jeśli... No i Rafał Figiel był wtedy taką bardzo centralną postacią środka pola. Ja pamiętam po awansie do Ekstraklasy został, brzydko mówiąc, odpalony, nawet bez debiutu. I sam miałem wtedy takie... interpersonalny problem z tym wszystkim, dlaczego nie dać mu jeszcze pół roku, żeby sobie chociaż zadebiutował, ale to też pokazywało twardą rękę Marka Papszuna wtedy, który jakby widział, że Rafał na ten poziom nie wskoczy, iż nie ma sensu go trzymać, tym bardziej, że to jest człowiek z bardzo mocnym charakterem, nie ma sensu go trzymać na ławce. Ostatnie miesiące pokazały, że trzymanie Andrzeja Niewulisa na ławce też do końca dla obu stron nie jest super, bo Andrzej jednak zdecydował, że nie chce być 24. zawodnikiem w kadrze. Tam tylko się rozwinął Piątkowski, dla mnie kandydat do reprezentacyjnej obrony, ostatnio wyróżniony w którejś kolejce ligowej w Belgii za liczbę, czy też za najlepsze w ślizgi. Tak, to prawda, wraca do formy. Przechwytów. Fantastycznie to wyglądało i tu też jest pokaz, jak dzięki Rakowowi został godnie wytransferowany, nie pamiętam sumy 4 czy 5 milionów euro. Kasy, no. Sporo kasy, plus awans do reprezentacji, to pokazuje też, że z Rakowa do reprezentacji jest blisko, chociaż do reprezentacji Polski niekoniecznie, bo tam za dużo Polaków nie ma i ale Ben Lederman może coś o tym powiedzieć. I też Stratos Farnas, to tylko dodajmy, wczoraj przedłużony kontrakt, tak? Taka... Arsenicz odkurzony, który przed kilkoma latami grał w Wiśle Kraków, no nie myślałem, a dzisiaj to jest taki... Taka dusza trochę obrony, do Petraszka nie liczę, Rakowa. Tak, ale no na pewno Kun. Zoran jest bliżej niż Tomek w tym momencie, no bo pewnie gdyby Milan Rundić był zdrowy, no to on by grał na tej lewej stronie tego bloku defensywnego. Wspomniałeś, Janusz, o Kamilu Piątkowskim. Dla mnie wzorcowy przykład
tego, jak zachęcić piłkarzy do przyjścia do Rakowa? W sensie weźmiemy cię, damy ci szansę na wysokim poziomie i nie będziemy cię blokować w pewnym momencie, jeżeli będziesz chciał iść do lepszego klubu. W tym momencie na pewno były jakieś zakusy, pytania o Vladana Kovacevicia, powiedzmy rok temu. Były. Udało się go namówić jeszcze nawet. Tym, dokładnie. Udało się go jeszcze przekonać. Ale to pokazuje, że świat wszystkich żałuje pieniędzy na najlepszych piłkarzy. To nie jest pod presją. To prawda. Nie, że na pewno, że zaczyna, w polskiej lidze pokazuje to Lech, pewnie Legia, że kominy są czymś naturalnym, że chłopak, który wchodzi do drużyny, może zarabiać tyle, ile zawodnik utytułowany, strzelający, nie wiem, bramek, mający wiele asyst. No to takie jest życie, ktoś zarabia więcej. Nie wiem, czy najwyższym kominem nie był cały czas trener w tym wszystkim. To też ciekawe i zupełnie inne troszkę, takie troszkę niespotykane w naszym środowisku. To był nawet żuraw budowlany, to nie tylko komin. Ale faktycznie się zarabiał dobrze, mówi się legendy o jego zarobkach, ale zdaje się, że wszystko może tak to zapracował na to. To tak jakby szef firmy zarabiał mniej od szeregowego pracownika, albo dyrektor mniej od jakiegoś specjalisty. No to burzy troszkę hierarchię w pewnym momencie. Mimo, że pieniądze nie są najważniejsze, ale dla wielu osób, szczególnie w środowisku piłkarskim, niestety są, więc rozumiem też ten argument, dlaczego no to jest atut Rakowa, atut Świerczewskiego, że potrafił myśleć niekonwencjonalnie i wyszedł z takiego polskiego piekiełka, takiego bagienka. Robił po swojemu i okazało się, że zrobił to całkiem dobrze. Tak, to też pokazuje i to jest troszkę jakby smutna uwaga, jak niewiele trzeba tak naprawdę w polskiej piłce, żeby doprowadzić klub do takiego miejsca. Ale niewiele i wiele, Michał. No, właśnie, to jest tak, że no, wystarczy w cudzysłowie być konsekwentnym, mieć pomysł, otoczyć się kompetentnymi ludźmi i cały czas też stwarzać presję, żeby dokładać tam coraz to nowych. On jest przykładem, bo mówimy teraz już o Świerczewskim, bo przy całym szacunku dla Papszuna, to Świerczewski jest też ojcem, a może nawet Bogiem ojcem Krakowa, że sukces w biznesie, który prowadzi prywatnie, jakoś mu głowy specjalnie nie za... jakby to powiedzieć, nie przenosi tego na piłkę nożną. Tak, tutaj raczej jeden do jednego. Tak, bo ja sprzedaję komputery, sprzedaję, nie wiem, laptopy. A próbował na początku. To jest ciekawe, tak. Że z Michałem dużo dyskusji. Ja widziałem go kilka razy w dyskusji na temat piłki. Mówię, oho, jakiś kibol rośnie, ale albo go, przepraszam za wyrażenie, albo go Papszun potrafił go opanować i troszeczkę nie tyle zmarginalizować, co użyć go do odpowiedniej roli prezesa, właściciela w klubie, albo sam się nauczył tego, że lepiej pewne rzeczy się nie... No tak, no ale to samo to, że w 2013 roku mało kto grał systemem 3-4-3 w Polsce, a ja wtedy to pierwszy raz w Polsce, na świecie, ja wtedy to usłyszałem od Michała, który powiedział, że on sobie przeanalizował, bardzo analizował. Gdzieś się napatrzył, umysł, tak. Zobaczył i to jest system, który będzie atrakcyjny. Ja też pamiętam, jak na pewnej naradzie w PZPN-ie powiedział tak ochoczo, no jak będzie trzeba grać 5 młodzieżowcami, będę grał. Po czym porzucił ten temat, bo Raków młodzieżowcami grać nie lubi. Do tego jeszcze. Jeszcze wrócimy? Do tego chciałem jeszcze przejść właśnie, rzeczywiście do tej polityki stawiania na młodych, a panowie, chciałem się zastanowić. Stawiania na młodych. Dokładnie, to jak zwał, tak zwał, ale chcę się zastanowić nad tym, bo przyjdzie trener, jakiś przyjdzie. Czy powinniśmy od niego wymagać zakwalifikowania się do europejskich pucharów, zakładając, że Raków najprawdopodobniej zostanie mistrzem, bo jednak ta ścieżka będzie dość ułatwiona. Tak, właśnie, będzie szansa A, B i C. To jest właśnie moja teoria, Błażej, tej dekompresji, że Po tylu latach, po tym stylu, po atmosferze, jaką prowadzał Marek Papszun, atmosferze zwycięstwa, konsekwencji, wygrywania, przyjdzie ktoś, kto będzie musiał, jeszcze raz mówię, wejść w te same buty i utrzymać. I może mu to nie wyjdzie, może będzie tylko paradią Papszuna, może będzie jeszcze lepszy, daj Boże. Chodzi o to, żeby Raków w europejskim pucharach grał dobrze, ale tu niczego, powiedzmy, jestem nie tyle sceptyczny, co dość nieufny do powodzenia, wielkiego powodzenia w pucharach przy zmianie trenera i po tym, jakie piętno cisnął na Rakowie Marek Papszun. Filip, trochę optymizmu może. No plus jest taki, że Raków ma dość... Nie, ja realnie... Nie. Realnie patrzysz. Łatwiejszą ścieżkę, jeżeli będzie mistrzem Polski do fazy grupowej, może nie Ligi Mistrzów. No tak jak spokojnie. W grze, masz 3 życia. Tak dokładnie. Jest spokój, więc pewnie to jest... Ja lubię w tym projekcie Rakowa taką właśnie metodę małych kroczków. Lubię też to, że w zeszłym sezonie nie udało się zdobyć mistrzostwa Polski. Przepraszam, jeszcze raz można ten... Janusz pokazuje, gdzie ma iść Raków. Do przodu. No, spokojnie.
nie od tego jest Michał Świerczewski. Pokazać jeszcze raz tego tweeta, bo ja już chciałem. Ja też nie przeczytałem. Bo dla mnie to jest symptomatyczne, co Maciek Łuczak pokazuje, że drugi rok z rzędu po zwycięstwie Pucharu odchodzi trener. O co tu chodzi? Jestem spełniony, tak, ale uwaga, jestem mistrzem Polski. Dla mnie trzecie, drużyna fajna, jesteśmy najlepsi, ale w pucharach to może być różnie. No, nie wiem, czy to jest albo obawa, albo asekuracja, albo też realna ocena sytuacji. Chciałbym, ale możliwości klubu są takie, a nie inne i niczego nie zrobię w tych pucharach. No, wbijmy się teraz w głowę Marka Papszuna i analizujmy, kiedy najlepiej zejść. Czy teraz, to jest tak, czy co? Czy jak awansuje do fazy grupowej, to wtedy jako ten, który osiągnął sukces, no ale jak już awansuje do fazy grupowej, no to już do końca roku zostaje, albo być może jeszcze później z tej grupy wyjdę i będę grał na wiosnę i cały pomysł pod tytułem robię teraz sobie teraz rok przerwy przepadł, prawda? Plus można do tych pucharów w tych pucharach wylosować źle bardzo i odpaść i wtedy nie schodzi ze sceny. Kto to powiedział? Piotrek Stokowiec czy Michał Probierz? Pocałunek śmierci. No właśnie, Piotrek Stokowiec, tak, dokładnie, puchary pocałunek śmierci. Więc ja, z racjonalnego punktu widzenia ja w 100% rozumiem tę decyzję. Nie chcę mówić, że zrobiłbym tak samo, ale może w sumie. To logiczne fundamenty. Nie, ale to wszystko. 7 lat pracy. Ma to sens. Absolutne zaangażowanie się. Wiele tytułów. Pucharu Polski. Gra w czołówce. Wyszkolenie wielu piłkarzy. Plus myślenie też o sobie. Tak jak powiedziałeś, za rok, dwa, kto wie, może zapukają z PZPN. Może spojrzymy sobie na grafikę jeszcze z rankingiem klubowym UEFA. Jak wygląda sytuacja Rakowa? Oczywiście. To jest jeszcze długa droga przed Rakowem, ale tak ciekawostkowo. Po sezonie 21-22 323 miejsce. Rok później już 255. Taki, żeby to był punkt odniesienia, może porównajmy to z Lechem, który na przykład rok temu był na miejscu 208, więc podobnie jak Raków, a teraz jest na miejscu 93. No, trzeba życzyć Rakowowi, żeby koło tej setki być może, jak nie za rok, za dwa się zakręcił. No ale do tego jest potrzebny, jak dobrze wiemy, awans do fazy grupowej europejskich pucharów. A teraz łączymy się z Tomaszem Wodarczykiem. Czy słyszymy się, Tomaszu? Słyszymy się bardzo dobrze. O, widzę, w samochodzie siedzisz. No to twój komentarz do tego, co się wydarzyło. Wodar, tak szczerze, spodziewałeś się? Nie. Powiedz, że nie. Wodar czegoś nie wiedział? Od dzisiaj mam krótki urlop do niedzieli, ale wypada z reguły tak ten urlop i święta, że zawsze coś się musi wydarzyć. Paulo Souza odchodzi, Czesław Michniewicz nie przedłuża kontraktu z PZPN-em, całe to zamieszanie z aferą premiową. Ostatnio Paweł Raczkowski i ta afera w Grecji, wiadomo o co chodzi. To z kolei Wielkanoc i teraz urlop też wolny i taka bomba, bo trzeba powiedzieć, to jest bomba, to jest naprawdę gorąca informacja, której tak szczerze, no nikt nie mógł się spodziewać, bo była, tutaj sobie przepraszam, poprawię nieco kamerkę, była to naprawdę najwyższego stopnia tajemnica w Rakowie Częstochowa. Myślę, że nawet ludzie na poziomie Wojciecha Cygana, nie tylko sztabu szkoleniowego, nie wiedzieli do samego końca, że Marek Papszun nie przedłuży tego kontraktu. Trudno dyskutować o takich czynnikach. Moim zdaniem to mogły być też czynniki osobiste, nie tylko, nie wiem, sprawa kontraktowa, czy jakaś różnica mniejsza lub większa zdań pomiędzy Michałem Świerczewskim a Markiem Papszunem. Natomiast no, to jest już fakt, tak? Marek Papszun nie poprowadzi Rakowa prawdopodobnie w tym sezonie, kiedy będzie klub bronił historycznego Mistrzostwa Polski, ale przede wszystkim nie powalczy o Ligę Mistrzów. I tak wyczułem w jego głosie, że no jest taki delikatny żal, że to się w jego przypadku nie wydarzy. Tym bardziej zastanawiam się, jakie te ostateczne czynniki wpłynęły na to, że on nie postanowił nie przedłużać tego kontraktu. Gorącym nazwiskiem oczywiście, bo o kandydatach pewnie trzeba rozmawiać, a tutaj już wykonałem parę telefonów, wysłałem kilka wiadomości i stanowisko a propos Dawida Szulczka Warty Poznań jest następujące. Na ten moment my tego trenera nie puścimy. Nie było żadnego kontaktu z Rakowem Częstochowa. Jest to informacja od właściciela, od pana Fariaszewskiego. Jest to także informacja od pionu sportowego. W tym momencie kontaktu pomiędzy Rakowem a Wartą nie było, a nawet jak będzie, to na dziś, mówię, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Na dziś stanowisko Warty Poznań jest takie: Dawid Szulczek ma ten kontrakt wypełnić. Przypomnijmy, że ta umowa w Warcie Poznań jest jeszcze ważna przez rok.
Różne rzeczy się podczas negocjacji oczywiście dzieją, natomiast wyobrażam sobie jeszcze jedną rzecz, bo trzeba analizować słowa Michała Świerczewskiego, myślę, nieco głębiej. On powiedział, że już jest dogadany finansowo z nowym szkoleniowcem i wyobrażam sobie, że gdyby to był Dawid Szulczek, to jednocześnie no, ta pozycja jego negocjacyjna byłaby bardzo osłabiona, bo w tym momencie Warta Poznań mogłaby sobie dyktować różne warunki finansowe, zapuszczenie trenera rok wcześniej. Myślę, że nie zdradzałby tej informacji, tak sobie wyobrażam, tak to analizuję. Gdyby to był trener na kontrakcie, a więc jaki? Bez kontraktu lub taki trener, który jest już w klubie. Mówiliście tutaj Filip Adamus, między innymi o Dawidzie Szwardze, tak, żebym nie pomylił w odmianie, który jest też autorem deduktora, czyli takiego projektu, powiedzmy, rozwojowego w kontekście szkolenia piłkarzy, rozwoju, powiedzmy, polskiego futbolu. Bardzo fajna inicjatywa. Pisaliśmy chyba kiedyś o niej szerzej na Meczykach. Też Food Track chyba z chłopakami, którzy tworzyli deduktora, rozmawiał, więc można sobie bliżej też ten projekt zapoznać. Natomiast wyobrażam sobie, że może Dawid Szwarga, choć byłaby to bardzo odważna, wydaje mi się, w tym momencie decyzja ze strony Rakowa Częstochowa, jednak trener, okej, bardzo blisko Marka Papszuna, znający taktykę, znający środowisko częstochowskie, no ale jednocześnie, jeśli chcesz, wyobrażam to sobie, Michał Świerczewski może myśleć inaczej, jeżeli chcesz zrobić ten krok do przodu i wreszcie awansować do pucharów, obronić Mistrzostwo Polski, no to jest to, wydaje mi się, dość spore ryzyko. No a więc kto? Jeśli nie byłby to ani Dawid Szulczek, ani trener Szwarga, no ta giełda pewnie będzie bardzo, bardzo gorąca. Ja nie chcę w tym momencie strzelać nazwiskami, bo każde moje słowo wypowiedziane to pewnie gdzieś będzie też podchwycone na Twitterze. Natomiast fakty są takie, że Warta na ten moment mówi, Dawid Szulczek zostaje z nami na przyszły sezon. Aczkolwiek podkreślam, że różne rzeczy w negocjacjach się działy. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, że to może nie być on ze względu na to, że zdradził Michał Świerczewski, że z nowym trenerem jest już dogadany, więc to mi trochę nie pasuje. Kto inny? Tak jak mówię, no giełda nazwisk, jeśli to nie trener Szwarga, jeżeli to nie Szulczek, będzie na pewno bardzo, bardzo gorąca w najbliższych dniach. Natomiast Raków jest znany z tego, że tę listę trenerów, potencjalnych następców ma przygotowaną, więc wyobrażam sobie, że ktoś z tej listy być może przez Michała Świerczewskiego po prostu został wybrany i dogadany. Tomek, a nie myślisz, że człowiek z zagranicy będzie szukany przez Raków, przez Świerczewskiego? Możesz powtórzyć, bo mi coś przerwało. Tutaj trener, kandydat z zagranicy, trener zagraniczny. Czy tu może jednak Raków pójdzie w tym kierunku? Nie wiem, Janusz, wiesz co? Teraz no, byśmy musieli po prostu strzelać. Nie lubię takiego strzelania, wiesz, na oślep. Myślę, że no, na dzisiaj, na dosłownie ile? Kilkanaście, dziesiąt minut po tej konferencji po prostu byśmy musieli sobie to wszystko przeanalizować głębiej. Natomiast to są dywagacje. Na pewno bardzo szybko przychodzi do głowy trener Warty, ewentualnie asystent Marka Papszuna. Natomiast tutaj swoją opinię już wyraziłem. Czy ktoś z zewnątrz? No nie wiem, różne podpowiedzi. Czesław Michniewicz, człowiek, który awansował z grupy na Mistrzostwach Świata, ale także awansował do Ligi Europy po tej bardzo trudnej ścieżce. Sportowo to wydawało by się, obroniłoby się to, natomiast nie wiem, czy cały ten bagaż wizerunkowy, nie wiem, jakie relacje, czy w ogóle jakiekolwiek z Michałem Świerczewskim trener Michniewicz miał, czy byłby skłonny właściciel Rakowa to wszystko dźwignąć i spojrzeć stricte tylko na te wyniki sportowe, ale jednocześnie, jeżeli chce budować długie projekty, no to trzeba powiedzieć sobie wprost, że Czesław Michniewicz raczej krótkofalowo w wielu miejscach, nie wiem, w Legii, Lechu, Pogoni, gdzie jeszcze? Reprezentacji Polski pracował raczej 10 klubów ekstraklasy. W Podbeskidziu i tak dalej, więc moglibyśmy te wszystkie kluby wymieniać. To raczej były krótkie projekty, więc takie rzeczy pewnie sobie musiałby analizować i pewnie już przeanalizował.
Więc nie chcę strzelać, nie chcę robić tutaj takiej giełdy, nie wiem, Janusz Niedźwiedź, moglibyśmy strzelić, ma klauzulę w kontrakcie w Widzewie, możemy podpalić, że skoro jest klauzula, to nie trzeba by było pytać klubu, a jedynie dogadywać się z nowym trenerem, więc wyciągnąć go jakby bez wiedzy Widzewa, tak żeby ta informacja, która była ściśle tajna, no nie poinformować wcześniej jego obecnego pracodawcy. Słyszę, że taka klauzula w kontrakcie Janusza Niedźwiedzia jest, więc być może, nie wiem, ale tutaj zaczyna się nasza zabawa, czyli po prostu rozkręcanie karuzeli i gorąca giełda nazwisk. To Włodar, jeszcze na koniec może króciutka opinia. Czy uważasz, że ta świadomość całego zespołu, że Marek Papszun zaraz pożegna się z drużyną, czy to może mieć działanie takie pobudzające jeszcze bardziej na Raków podczas tej końcówki sezonu, żeby dodać jeszcze do pieca, żeby wygrać ten Puchar Polski i przede wszystkim zapewnić sobie mistrzostwo kraju? Wiesz co, przed tą konferencją, jeszcze nie wiem, wczoraj wyobrażałem sobie, że to będzie coś absolutnie negatywnego, gdyby jednak okazało się, że Marek Papszun nie przedłuża kontraktu, bo wszyscy czekaliśmy po prostu na, no nie wiem, taką informację, Papszun zostaje, plus jeszcze coś takiego, że warto było zrobić te konferencje z udziałem Michała Świerczewskiego, jak mówiliście, bardzo rzadko udzielającego się w mediach, bo to by jednak było za mało. Natomiast w tym momencie, no sam jestem ciekaw, jak to podziała, czy na piłkarzy bardzo motywująco i powiedzą sobie wszyscy w szatni po tych 7 latach pracy, no Marek Papszun zasługuje, żebyśmy zagrali absolutnie totalnego maksa, wypruli sobie dla niego żyły i zdobyli dublet, czyli mistrzostwo i Puchar Polski, czy na przykład ktoś może być w jakiś sposób, nie wiem, no zdemotywowany. Na pewno ta szatnia będzie wyglądała zupełnie inaczej w przyszłym roku, bo informowaliśmy 2 dni temu, że Patryk Kun zostanie piłkarzem Legii Warszawa, podpisał 3-letni, z tego co wiem, kontrakt ze stołecznym klubem, więc to jest informacja absolutnie potwierdzona. Natomiast no nie będzie też Tomasza Petraszka, on nie przedłuży kontraktu, ma propozycje z Ekstraklasy, ma jakieś opcje zagraniczne, więc to już są 2 dość znaczące ubytki, no ale ten największy ubytek to będzie zdecydowanie, że Sebastian Musiolik na pewno odejdzie, no ale ten ubytek oczywiście najważniejszy to jest ławka trenerska. Natomiast no Janusz jest specjalistą od PR-u, od wizerunku, słuchałem was i twierdzi, że zrobiłby to inaczej. Ja chyba też. Natomiast no, Michał Świerczewski poszedł inną drogą. Uznał, że być może na finiszu sezonu będzie to jednak czynnik motywujący. Zobaczymy. Zobaczymy. No, ja nie jestem przekonany, natomiast no, można uwierzyć, tak, że trenerze, ostatnia prosta, zróbmy razem coś wielkiego. Na koniec sezonu wielkie świętowanie. I tyle. I rozchodzimy się i gasimy światło tego projektu, chyba trzeba powiedzieć, jakim do tej pory był Raków Częstochowa pod wodzą Marka Papszuna. No, rozpalił nam na pewno ten czas w środku kwietnia, bo można też analizować, jak będzie wyglądał Raków bez Marka Papszuna, który przecież bardzo mocno spinał też jakby wybory sportowe, był takim pomostem, czy nawet no, mocnym wpływem na dyrektora sportowego. Wszystko musiało odbywać się za jego zgodą. Marek Papszun był Rakowem Częstochowa, tak bym powiedział, czy jest Rakowem Częstochowa, no bo to jeszcze jego ostatnie tygodnie w klubie. No i tutaj trzeba postawić jednak znak zapytania, czy bez niego ten projekt właśnie będzie wyglądał tak samo i przede wszystkim, czy będzie tak samo duży i gdzieś okraszony kolejnymi pucharami i tytułami. No dobrze, Tomek, to dziękujemy ci za twoją opinię, komentarz, a my zaraz będziemy dzięki też się łączyć. Dzięki, w międzyczasie dostałem jakieś 70 różnych wiadomości, więc zobaczymy, co się z tego urodzi. Serdeczne dzięki. Będziemy odświeżać twojego Twittera. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Ja też od razu informacja do widzów i do was, bo też tego nie wiecie. Będziemy się też łączyć jeszcze raz z Częstochową, gdzie porozmawiamy sobie z właścicielem Michałem Świerczewskim, więc na część tych pytań, które sobie postawiliśmy też w trakcie rozmowy z Włodarem, postaramy się odpowiedzieć.
zdjęcia przynajmniej. Ale mi się nie podoba to, co Włodar powiedział o tym gaszeniu światła. Ja naprawdę nie mam takiego wrażenia, że teraz gasimy światło projektu. To światło pewnie zmieni troszkę swój odcień. Zobaczymy, w którą stronę. Też myślałem o tym w trakcie tej naszej spekulacji. Raków to papszun, papszun to raków. On ma rację. A nie wiem, czy raków to papszun. Tak? Nie, raków to raków. Raków to bardziej Michał Świerczewski teraz. Ja jestem bliżej tego stwierdzenia. No, no teraz na pewno. Chcesz powiedzieć, że przejął inicjatywę? Nie, nie. Tutaj się zastanawiam troszkę nad tym, bo rozmawiamy o profilach trenerów takich bardzo bliskich Markowi Papszunowi, siłą rzeczy, jakby takiej kontynuacji szukamy. Myślimy o Dawidzie Szwardze, teraz jeszcze też szybko sprawdziłem, on kończy kurs UEFA Pro, więc jest to też formalnie możliwe, żeby to przejął. Rozmawiamy o Dawidzie Szulczku, który prowadzi to też podobnie, tak mocną ręką, Warte Poznań, ale w wielu klubach, szczególnie z tych stopu, jest taka sinusoida, że po trenerze, który twardą ręką wprowadzi drużynę, przychodzi taka odwilż, że teraz dajemy dekompresję. Bardzo dobre słowo. Ale Filip, ale przecież znasz Raków przynajmniej w tym towarzystwie najlepiej. Rzeczywiście i Świerczewskiego nie ma pomysłu na jakiegoś maga z zagranicy? No pojawiło się nazwisko Aleksieja Szpilewskiego, już od paru lat się pojawiało w Białorusi. No, tak. On teraz prowadzi chyba Aris Limassol na Cyprze. Nie wiem z jakim skutkiem. Wiem, że to takie niepopularne troszkę w dziennikarstwie mówić, nie wiem, ale przyznaję się. ale nie wiem, będę zaskoczony tym. Zobaczymy. Spodziewam się Że Świerczewski musi mieć człowieka, z którym mógłby to bezpośrednio omawiać, realizować, kontakt. Człowieka, z którym to poczuje, jakby dobrze się dogada. Jakby on wspólny kierunek, tak, wspólny pomysł, wizję. Michał nie może mieć wątpliwości, że ktoś, kto w tak kluczowej roli wchodzi do jego firmy, rozszerzam celowo, bo to jest firma druga. Ale wiesz, Michał Świerczewski sporo podróżuje, więc gdzieś tam tego Szpilewskiego mógłby... Tak, możliwe, jeżeli poczuli to z panem Aleksiejem, to niewykluczone, ale absolutnie nie mówię, że to jest jakieś duży procent szans. Nie, myślę, że jest tylko jedna osoba na świecie, która wie, kto to jest w tym momencie. Może druga jeszcze, Marek Papszun, z którym, jak wiemy, jak usłyszeliśmy, było to wszystko konsultowane. Mówię do Rady Nadzorczej, Papszun, jeśli akceptuje takie rzeczy. Po co? Nie, żartuję oczywiście. No właśnie, to jest to. No, posłuchajcie, jak dookoła czytam, świata polecam. Jak czytam czat, to... rok. Dokładnie. Czytam sobie czat, więc widzę, że czat jest cały czas kreatywny, że może Probierz to weźmie, może bez nich Hasi padają wszystkie możliwe nazwiska. I więc... trochę wygłupów, nie? Tak, trzeba się powygłupiać, pozastanawiać. Słuchajcie, a chciałem też z wami porozmawiać, no właśnie, bo to przemknęło chwilę przez ten program. Stawianie, a właściwie nie stawianie na młodych. Czy uważacie, że właściciel Michał Świerczewski miał podobny pogląd na to, jak trener Papszun, że liczy się najpierw wynik, możemy sobie zapłacić karę za niestawianie na tych młodych, liczy się wynik, czy na przykład tutaj był pewny rozjazd w tej materii? Ja myślę, że na tyle silny był Marek Papszun w Rakowie, no to jeszcze raz podkreślam. No tak. Abstrahując od tego, że numerem jeden był Świerczewski, to tak naprawdę, jakby to powiedzieć, był może wyżej niż jedynką, ale taką pewną, odpowiedzialną za codzienną robotę Rakowa był Marek Papszun. On nie chciał młodzieżowców, nie chciał tego przepisu i postawił na swoje. Powiadam, pamiętam naradę w PZPN-ie przed kilkoma laty, kiedy przyszli prezesi, właściciele klubów i w pewnym momencie bardzo aktywny w tej dyskusji pan Michał Świerczewski mówił, jak będzie trzeba pięciu, to i pięciu wystawimy i tak dalej. Tak, oczywiście to było w formie trochę żartu, ale był bardzo na tak, a potem zmienił zdanie. Myślę, że pod wpływem trenera, który pokazał mu, że bez młodzieżowców można sobie poradzić, oczywiście abstrahując od interesu polskiej piłki i rozwoju młodych polskich talentów, udowodnił, że to mu się opłaca, grając w większości cudzoziemcami, a korzystając z młodzieżowców nader oszczędnie, a w tym sezonie prawie w ogóle. No. No, na pewno dyskusje między nimi były szerokie na ten temat i jakby jedna perspektywa powstała. Wspomnisz pewnie zaraz o tej karze, którą zapłaci Raków prawdopodobnie za to wszystko, ale to jest bardzo łatwa kalkulacja. Mówimy dużo o tym, że Michał Świerczewski jest osobą analityczną, też biznesowo i no, tam płacił mu się ten koszt. Między tą kasą, którą dostajesz za mistrza Polski, a za wicemistrza, to jest 3,5 miliona różnicy, sprawdziłem sobie przed przejściem tutaj. No to myślisz sobie, no to wolisz być mistrzem Polski, czy oszczędzić 3 bańki tak naprawdę? Ja i tak myślę, że Raków nie zakładał tego, że zapłaci 3 miliony. Był Szymon Czyż, który był przez długi czas sezonu podstawowym zawodnikiem tego klubu i Raków pewnie by skończył na jakimś milionie, powiedzmy, czy coś tego typu. Ostatecznie pewnie się skończy na 2, ale to jest inwestycja. To jest jak wielki klub, który kupuje, nie wiem, za kilka milionów euro
zachodni piłkarza. Tak. My jesteśmy bardzo podnieceni, że to z polskiej ligi wyszedł facet, a dla nich to jeden z kilkunastu. To jest kontrakt tak jednego piłkarza. Wyjdzie, nie wyjdzie i tyle. Opłaca się zaryzykować w ten sposób. To może spójrzmy sobie na grafikę, która pokazuje, jak kluby ekstraklasy stawiają na młodych i jak na tym tle wygląda Raków. Raków zobaczymy zaraz, ale zobaczcie, panowie, to jest ta górna połówka, Zagłębie Lubin. 221% normy już zrobili. Ale niemal wzorcowa akademia tam jest. No, jak najbardziej. To trzeba oddać, że oni produkują tych piłkarzy młodych. Ale też mało wzorcowa pozycja w tabeli. Ale pamiętajmy, że Waldemar Fornali, który przyszedł do Lubina, był orędownikiem niegrania młodzieżowcami. Niegrania. I często podkreślał to. Tutaj przyszedł i chyba go poproszono, albo zrozumiał całą sytuację. Oczywiście dzisiaj może powiedzieć, a widzicie, walczę o utrzymanie, tak? Ale... Legia druga, ale no to też dalej, to, że mamy Kacpra Tobiasza w bramce, też ulatwia sprawę. Jeżeli... Też porządnie pracująca akademia. Prawda, to prawda. Tak, no ale też Legia łączy to z dość dobrym wynikiem. No wiadomo, że Legia zawsze chce być mistrzem, ale prawdopodobnie drugie miejsce też jest nie najgorsze. Piast Gliwice 140% normy. Tu przy okazji trzeba oddać, że trener Wukowicz wykręca niesamowite statystyki podczas swojej pracy w Gliwicach, nie zapominając o młodych. Górnik Zabrze 138% normy. Warta... To jest dobra praca z młodzieżą. Warta niespodzianka trochę. Tak, 127. Więc oni już mają z głowy tę normę. Tak samo Jaga, 108%, to akurat tutaj wynik totalnie nie szedł w parze, o czym przekonał się trener Stolarczyk. Krakowia też jest ponad normę. Widzimy, że Śląsk jest bardzo blisko, ale akurat no Śląsk no i może wypełni normę. Zły przykład. Tak, zły przykład. Jak nie korzystać z młodych? No i Lech, który ma też fantastyczną akademię i produkuje, to trochę... Chyba się wyrobi, co? 6 kolejek do końca, 90%. Tak, ale pamiętajmy, że Lech walczący w pucharach jednak potrzebował doświadczonych, dorosłych, obytych i obitych piłkarzy na różnych szczeblach rozgrywek, więc tutaj z tą młodzieżą musiał uważać. To prawda. Poprosimy w takim razie o kolejną planszę. Widzimy, że Pogoń, podobnie jak Lech, też 90%. Zaraz dojdziemy do tego Rakowa, ale tak chcę stopniować napięcie. Radomiak, Korona i Stal, także Mieć i Widzew. To są drużyny między 80 a 87%. To jest chyba do zrobienia w tych 6 kolejkach jeszcze. Do zrobienia, tak. Tym bardziej, jak jest się pewnym już utrzymania, na przykład, nie wiem, taki Widzew, Łódź, ani to raczej pokarów. Tak, ufośla ławka i to taka, wiesz, na drugi rok, nie? Myśmy takiego zostawili. To jest na takiej zasadzie, czy jeżeli masz firmę X-ką, powiedzmy, i chcesz sprzedawać jak najlepiej, robić wynik po prostu finansowy, no to czy zatrudniasz młodych, zdolnych z Częstochowy, czy zatrudniasz jednak najlepszych fachowców od sprzedaży? Ale nieprzyzwoicie to wygląda. Te 24%, no nie. Też myślę, że gdyby... Rozumiem 70-80 z perspektywą, że coś, ale no, myślę, że to jest takie demonstracyjne. 10 razy mniej niż Zagłębie Lubin mniej więcej. Ja jeszcze tylko dodam opracowanie Kacpra Czuby z piłki nożnej.pl, także też bardzo dziękuję. Super robota. Naprawdę podkreślam, że według mnie, gdyby Szymon Czyż nie złapał tej ciężkiej kontuzji, to wyglądałoby nieco lepiej. Nadal Raków byłby na ostatnim miejscu pewnie, ale troszkę bliżej Lechii Gdańsk niż jest teraz. No właśnie, więc panowie, to odnosimy się do tego trochę krytycznie, bo dużo chwalimy Raków za super wyniki, za super rozwój w ogóle na przestrzeni ostatnich 7 lat. Widzimy, że jest sens podejmowania takich decyzji pod kątem osiągania celów drużyny, realizacji celów drużyny. Natomiast jeżeli każdy by taką miał politykę, to z kolei nasza piłka miałaby problem. No tak, piłkarzy. Jest drugie dno tego. Coś za coś. Nie można mieć wszystkiego, nie? Z drugiej strony, kiedy Piątkowski grał, był też młodzieżowcem, tak. No to... Nie było problemu z wyrobieniem. Minut i nie było problemu z transferem i zarobieniem dużych pieniędzy. Tak, tak. Nie wiem, czy ktoś więcej zarobił. Już w kolejnym sezonie, gdzie był Wiktor Długosz, Szelongowski, już było troszkę więcej rzeźbienia i pewnie to był moment, kiedy panowie, którzy są za naszymi plecami tutaj, zdali sobie sprawę, że no jest ryzyko brnąć w to wszystko. To też nie jest, wiecie, tak, że Raków sam sobie zdecydował, że zmieniamy przepis, sam podniósł rękę i ktoś się musiał na to jednak zgodzić, przedstawiciele innych klubów. Mają lobbystę w zarządzie. Ale mają mocnego takiego, lobbystę skutecznego, zdecydowanie. Mi się do końca nie podoba, ale no, wolność, no, demokracja. Nie chcą grać. Myślę, że z perspektywy Michała Świerczewskiego i Marka Papszuna, no to fajniej wygląda ta tabela ligowa niż ta tutaj. Jasne, ja myślę, to jak najbardziej rozumiem. Ja to rozumiem. Klub jest prowadzony trochę tu i teraz. No może bez tego, ja zaraz, przepraszam za wyrażenie, bullshitu o pracy. Tu Lubin dobrym przykładem. Świetnie pracują, dużo młodych młodzieżowców, zasilają kadry młodzieżowe. Pytanie, żeby się nie zamienili z Rakowem. Trzecim czy czwartą drużyną od końca. No.
Michał Świerczewski już niedługo pojawi się z nami na żywo, więc będziemy rozmawiać. Zostańcie z nami. My teraz jeszcze sobie przegadamy prezesa i wiceprezesa klubu. Co o nich wiemy, czego możemy się spodziewać, jakie jest dotychczasowe ich doświadczenie w piłce nożnej, więc zostańcie z nami. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało możecie pytać na czacie, postaramy się ustosunkować. Więc pan Piotr Obidziński i Dawid Krzętowski. To jest dwuosobowy, chyba nie więcej osób, jest w zarządzie Rakowa. Piotr Obidziński, wiemy, że też działał w Wiśle Kraków. Jaka jest opinia wasza na temat tego człowieka, któremu dość niedawno zaufał Michał Świerczewski? Duże doświadczenie. Duże, no bez przesady, ale nie jest to człowiek wymyślony od tak, z ulicy. Widać, że jego też dobre relacje z Bogusławem Leśnodorskim, człowiekiem w polskiej piłce wiele znaczącym, znanym, cenionym prawnikiem, to też ma swoje znaczenie. O czym tak naprawdę no, zacznie nieźle, bo jeśli jego klub, którym jest prezesem, zrobi Mistrzostwo Polski, to może powiedzieć, że jest dobrym prezesem. To tak przewrotnie trochę mówię. Prawda, dobry moment na wzięcie tej roboty tak naprawdę. Ja pana prezesa Piotrka poznałem dosłownie parę tygodni temu, więc ciężko mi jest się wypowiadać na temat jego kompetencji czy osobowości i tak dalej, i tak dalej. No, z jednej strony w łatwym momencie to przejął, z drugiej strony jakby nie wyszło, no to byłby jeden wskazany tutaj jako winny, więc to jest doświadczenie, jest to osoba znana w środowisku, no ale też po owocach poznacie na razie miesiąc czasu. Jestem ciekaw, na ile miał do powiedzenia przy konsultacji. Czy w ogóle pan Michał Świerczewski konsultował z nim nazwisko nowego trenera? Nie, to jest jednoosobowa decyzja. Tak ważne stanowisko, to według mnie tak samo jak stanowisko prezesa, to jest jednoosobowa decyzja Michała Świerczewskiego, który lubi słuchać ludzi, ale w kluczowych rzeczach decyduje sobie sam. No, czyli dostanie pan prezes Obidziński trenera i będzie musiał się z nim układać. Jakoś się ułożyć. A droga nowego trenera może być bliższa do właściciela niż do prezesa. Na pewno będzie. Skąd ja to znam? No. Tak, ale tak jeszcze kończąc temat prezesa, no to jakby lepiej wyszła dzisiejsza konferencja prasowa niż ta pierwsza prezesa, bo tam miałem takie wrażenie trochę chaosu, a dzisiaj było jakby wszystko wiadomo, co kto chce powiedzieć i co kto może powiedzieć. Pan Michał bardzo rzadko występuje. To prawda, ale jak występuje, to się potrafi przygotować dobrze i dzisiaj to widzieliśmy. Ty, Janusz, pytałeś Wodara, czy spodziewałbyś się opcji zagranicznej? A ty wierzysz, że taki scenariusz może być? Wiesz co, no nie wiem. Zagrożenia i szanse takiego rozwiązania. Tutaj Filip ma najwięcej do powiedzenia, bo najlepiej zna właściciela. Nie wiem, to jest człowiek otwarty, człowiek nie mający kompleksu wobec Zachodu, wobec ludzi z zagranicy. Nie mówię, że tylko polska szkoła, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście klub tak prowadzony, o takim modelu menedżerskim, jeszcze raz powołuję się na Fergusona, w pewnych proporcjach oczywiście, który rzeczywiście miał wpływ na mnóstwo spraw w klubie, nie tylko szkoleniowych, nie tylko do przeprowadzania treningów i wystawienia składu i taktyki. Marek Fabrzyn był tam instytucją, był klubem. W pewnym momencie, jak to mówi Włodar, był Rakowem, a Raków był Fabrzynem, więc... I to też była w klubie, przepraszam, że przerywam, taka trudna relacja. Ja pamiętam taką rozmowę z jednym z pracowników klubu, który zawsze był kibicem. Jeszcze się znamy z lat 90. Po pierwszym finale Pucharu Polski w Lublinie w 2020 roku, kiedy Raków wygrał z Arką Gdynia. I wtedy mi ten kolega, nie będę zdradzał personaliów, powiedział, że kurczę, no ciężko jest, wiesz, ciężko się pracuje, no bo to jest jednak osoba trudna we współpracy. Ale też mi powiedział tak po krótkiej pauzie, ale ja wolę pracować z osobą tak trudną i podnosić puchar dzisiaj, a być może wicemistrzostwo Polski za 2 miesiące, niż z jakimś gościem, z którym mi się będzie świetnie współpracowało, walczyć o spadek albo grać o 10. miejsce w tabeli. Ale z punktu widzenia klubu przyjście człowieka kompletnie z zewnątrz, czyli z zagranicy, może być dobre, może być bawienne, bo nie będziemy miał tego bagażu, kompleksu, papszuna, ani swojego zdania na temat prowadzenia klubu, tylko wchodzi dobrze z organizacją klubu, bardzo dobrze, z dobrymi, powiedzmy, rzutkimi działaczami, o których mówiliśmy, o Wojtku Cyganie, o Piotrze Obiedzińskim, o panu prezesie Krzętowskim. I robi swoje i ma właściciela, który rozumie piłkę, czuje i ma coś do powiedzenia. Więc kto wie, czy nie byłoby lepsze. Ja nie namawiam, bo jeszcze wyjdzie na to, że jestem trenerożercą i nie lubię polskich trenerów. I mój kolega, przyjaciel Michał Probierz miałby żal do mnie, ale cenię polskich trenerów. Ale kto wie, może to jest, nie wiem, czy pan Michał ma takie wrażenie, że no dobra, teraz... Kolejny krok do przodu, kolejny krok, więc musimy w ogóle wziąć kogoś, muszę wziąć kogoś z zagranicy. No ja będę zaskoczony Dawidem Szulczkiem, bo to mi się wydaje taki wybór oczywisty.
Ale kolega Tomek, wytłumaczył ci i koniec. Szukam nieoczywistych rozwiązań, szczególnie w... Raków jest klubem prowadzonym w sposób nieoczywisty w wielu względach. A znasz Dawida Szwargę dobrze? Nie znam. Też właśnie z Michałem Zachodnim rozmawiałem i bardzo dobrze się wypowiadał na jego temat, ale to też wiesz, to przejęcie Michał, teraz... Michał, bardzo poważny analityk, teoretyk, oczywiście, spokojnie zostawmy jeszcze. Tak myślę, że z perspektywy trenera Szwargi to też nie jest łatwa robota, no bo wchodzisz w buty swojego szefa i co, i będziesz teraz nagle udawał, że jesteś taki sam. Chłopaki cię znają od dłuższego czasu. Ja nie wiem, jaka tam jest relacja z nim. On może być bardzo dobrym trenerem, ale być może powinien teraz poprowadzić przykładową Stal Mielec albo Wisłę Płock przez czas jakiś i udowodnić to gdzieś indziej i dopiero wrócić. Stanek pośredni. Buty. Może coś takiego, nie wiem. Spekulujemy. Zastanawiamy się. Ja cały czas przypominam, bo być może zmienia się skład naszych widzów. Niektórzy dochodzą. Michał Świerczewski, właściciel Rakowa Częstochowa, niedługo pojawi się z nami. Porozmawiamy i zadamy pytania co do tego, co wydarzyło się w klubie. Panowie, ja jeszcze chcę wrócić do Akademii, do tych młodych, bo stawiać na młodych to jedno, ale tych młodych możesz sobie ściągać z Polski, z zagranicy. Natomiast Filip, ty pewnie wiesz lepiej, jak funkcjonuje Akademia, jak idzie tym młodszym drużynom. Może teraz cię zaskoczyłem, nie przygotowałeś się, ale pewnie masz generalne rozeznanie. Czy w ogóle tam jest szansa, że ta Akademia będzie raz na jakiś czas... Ile tam jest boisk treningowych? Właśnie mało, jakby tam jest zaczynane od zera, bo Akademia ma tam jedno takie małe boisko, drugie ze sztuczną murawą, a trzecie treningowe Marek Papszun zawłaszczył dla pierwszej drużyny, więc i tak wyniki Akademii Raków, choćby w CLJ-ce, pokazują, że ta robota jest robiona dobrze, ale nie spodziewałbym się jakichś efektów już teraz, tym bardziej, że zaczynaliśmy tam naprawdę od bardzo trudnego momentu, ale też z drugiej strony nie sądzę, żeby ten klub był po to, żeby, znaczy fajnie by było oczywiście z finansowego punktu widzenia wychowywać, tak jak Lech Poznań czy Legia, ludzi, których sprzedajemy później za miliony euro, ale nie sądzę, żeby to był jakiś wielki priorytet. Na pewno fajnie, że ta akademia jest i ona już w województwie nawet samym jest uznawana za może nawet najlepszą w tym momencie. Ściągają, są tam młodzi, chcą tam grać. Tak. No, jest tam grać chłopaki. To jest dobry wynik, bo to jest konkurencja spora. To prawda, więc myślę, że to przyniesie efekty w dłuższej perspektywie, ale w dłuższej perspektywie. To nie jest coś takiego, że ja wam powiem teraz, że w przyszłym sezonie wchodzi zawodnik X i on za dwa lata zostanie sprzedany do Red Bull Salzburg za milion. I wiedzą swoje, tu i teraz. To prawda. Mistrzostwo, puchar, ewentualnie w pucharach rzeczywiście kogoś interesującego kupić. Poza tym wiadomo, jak Raków kupuje. To jest mnóstwo zapytań, mnóstwo ludzi, mnóstwo takiego zamieszania i w końcu trzeba przyznać do dziś, do momentu tej abdykacji Marka Papszuna, trafiają z transferami. Jestem jedynie zawiedziony, może to nie jest dobre słowo po tej dzisiejszej konferencji, że nic nie usłyszeliśmy strategicznego. Ja jestem taką osobą patrzącą strategicznie, zresztą Janusz wie z naszej współpracy w PZPN-ie, że raczej lubię patrzeć do przodu, tak. A tutaj cały czas po tej ostatniej strategii nie mamy ogłoszonego tego, co dalej. Rozumiem, dlaczego nie, no bo dużo rzeczy się dzieje i a propos stadionu, chociaż tu warto zaakcentować to głośno, że ja nie znam klubu w Polsce, który zrobiłby tak dużo, żeby ten stadion powstał. Inne kluby po prostu stadion dostały w mieście, tak wyszło. A tutaj trzeba było wyszarpać od miasta wszystko. To, że udało się wyszarpać ten blaszany stadionik, który jest teraz i w którym o dziwo możemy zagrać w eliminacjach. No przynajmniej dwie rundy, nie? No tak, tylko że ja wiecie, ja tam byłem od 30 lat często i dla mnie to i tak wygląda spoko teraz tak naprawdę w porównaniu do tego, co było wcześniej. Na pierwszą ligę. Ja przy dobrej realizacji telewizyjnej wiadomo, że Life Park robi dobrą, to nie wygląda to źle. Ja nie mam z tym problemu. Wiem, że był taki moment, kiedy współpracowaliśmy w PZPN-ie, mocno atakowaliśmy prezydenta Częstochowy, żeby w tej sprawie no, coś zrobił. No ale... Nie ma pieniędzy po prostu i też trudno. Kiedyś mój Wojtkowi Cyganowi, że wziął pożyczkę od Paulinów. No przecież kurczę tam. Żeby się jeszcze lat z nimi dało tak łatwo dogadać. Nie, ja wiem. To trochę tam mieszkałem. Głupi żart i wiem, że to jest niemożliwe. Ale swoją drogą, jeśli Mistrzostwo Polski, które jest przewidywane, Puchar Polski, nie wstrząśnie władzami miasta i ciągle będą brnąć w ten żużel, no to... Ale ten stadion żużlowy też nie jest piękny, ani nie jest jakiś super. Też to jest taka trochę reanimacja trupa. Najfajniejszą mamy halę sportową, ale nasi siatkarze już w tym momencie grają, nie grają w ogóle praktycznie, bo nie ma AZS. Dobrze, że Michał Świerczewski nie chce się przenieść Częstochowy gdzieś indziej robić. Były takie plotki. Mógłby zagrać. Też element negocjacji mógłby być, słuchajcie, bo sobie stąd pójdę. A gdyby miał być nowy stadion, to jaka pojemność byłaby idealna? Bo myślę, że też nie ma sensu budować stadionu
wiadomo jak wielkiego, jakieś 15, 17 tak, tysięcy. Tak, tak, nie więcej niż 15 tysięcy ludzi. No to będzie okej, okay. On się będzie zapełniał często, a lepiej mieć często zapełniony stadion na nie, 15 tysięcy. Na puchary. W Gdańsku to wygląda na przykład. Bo tak, 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 to prawda. To no ale pamiętajmy, Gdańsk to wiesz, był budowany na Euro 2012. Nie, ale no teraz wygląda to smutno, tak, w trakcie transmisji. Podobnie we Wrocławiu, gdy... Bardzo fajne te dwa stadiony, które są brane pod uwagę pod kątem fazy. Chyba niedługo przestanie wyglądać, bo no się lidzę, no chyba, że... Ale dalej będzie wykorzystywany tak? Akurat, tak. Myślałem, że na Traugutta. Lechia zostanie w Bursztynku, ale... nawet w przypadku spadku, ale nie będziemy tutaj rozmawiać o Lechii. A panowie, też trener opowiadał o tym, że ta informacja została przekazana drużynie krótko przed konferencją prasową. Jak sobie wyobrażacie, jaka to była reakcja szatni? Bo tak naprawdę... No więc właśnie tam Dawid Dobrasz... Wszedł, powiedział, wyszedł. Dawid Dobrasz jest dobrym, przepraszam, reporterskim psem. Powinien wejść. No powinien, nie wejść, ale bo zauważył tylko miny tych sztabowców, nie? Tak. Byłem ciekaw, czy tam jeszcze wsadzi nosa i zobaczy, nie wiem. W tym budynku tam jest tak, że jesteśmy na pierwszym piętrze, jest pokój sztabu, a oni pewnie wtedy schodzili wszyscy razem do szatni, gdzie czekała cała drużyna, więc musiałby Dawid za nimi iść i już wejść w tą strefę zawodników. Nie wiem, czy do końca byłby tam wpuszczony. Pomyliliby go ze Skurasiem, bo niektórzy go mylą. A Michał grał u Rakowie przecież. Wróciłeś do nas. Za granicę iść. Nie ma trenera, więc wrócił. Tak. Myślę, że Patryk Kun poklepał trenera po plecach, powiedział, nie martw się trenerze, ja też odchodzę. Słuchajcie, za dwie minuty będziemy mieli Michała Świerczewskiego, więc jeszcze chwilę poczekajcie z nami. Tak. A jeszcze jedna rzecz chciałem zapytać. A czy sądzicie, że mogą być inne odejścia jeszcze z klubu? Bo tutaj słyszymy raz, Patryk Kun odchodzi. Odchodzi trener Marek Papszun. Petraszek, to może być tak? Też taka wymiana krwi? Nie jestem taki przekonany do tego Tomasa Petraszka. Może, faktycznie. No, zdaje się Włodar. Powiedział Włodar. Nie mam pewności, czy to się rzeczywiście zdarzy, bo te spekulacje już istniały w naszym uniwersum polskiej piłki już ze dwa miesiące temu. Okazało się, że nie. Chociaż no zobaczymy. Myślę, że Tomek też czeka na to, co się stanie dalej i co zrobi nowy trener. Tak, tak. To jest też ciekawe z punktu widzenia tego, że to jest ogłoszone teraz, no bo prowadzimy negocjacje chociażby kontraktowe i być może taki Tomek Petraszek pyta Michała Świerczewskiego, okej, okay, ale czy zostaje trener, czy nie? Że na wielu frontach Raków pracuje nad nowymi transferami, zostawmy trenera, ale chodzi o zawodników. I to tutaj na naszym polskim rynku, prawda? Tak, to jest tak, też tak. Ciekawe, że to bardzo pewnie, ciekawe. Pewnie jakby dzięki działaniom Rakowa ten nasz rynek wewnętrzny się troszkę rozhulał, bo kupienie Nowaka z Górnika Zabrze to też był taki nieoczywisty ruch, a tu już widzimy, że nawet Legia ściąga zawodników, z Rakowa, tak jak Patryka Kuna czy Gaula. Jest tych zawodników sporo, więc to jest też fajne dla zdrowia naszego. Kupiłbym Kajdana Szmyta, no ale to ja tak. Lech może by chciał go kupić i Legia. Prawda. No, chłopak rzeczywiście w młodzieżówce i w Warcie gra bardzo dobrze, a już Ledermana zna dobrze z młodzieżówki, więc dlaczego nie? Ciekawe, czy ten nowy trener będzie tak dogadany z właścicielem klubu, że bardziej on będzie po prostu przyjmował tych zawodników, którzy dojdą, czy też będzie miał jakiś decydujący głos, czy na zasadzie... Nie, Michał nie, Michał nie weźmie miękkiego gościa. Nie ma szansy. Woli też takiego, myślę, który będzie partner do dyskusji, tak? Wymaga. Że tu jest ktoś, kto, tym bardziej, że jest wzorzec, który działał bardzo dobrze od lat i trudno mi sobie wyobrazić, że teraz Michał będzie chciał... dobra, to teraz sobie wezmę jakiegoś luźnego gościa, ja tu będę... O, właśnie, że ja będę... Nie. Panowie, przenosimy się do Częstochowy. Mamy właściciela Rakowa Częstochowa, Michała Świerczewskiego, z którym będzie rozmawiać, jak już widzicie, nasz blond włosy redaktor Dawid Dobrasz. Witamy serdecznie Was z Częstochowy, z Limanowskiego i duży zaszczyt, bo jesteśmy chyba w gabinecie właściciela, prezesa, z właścicielem Michałem Świerczewskim. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry, to jest pokój prezesów, nie mój. Prezesów, no właśnie tak mówię, coś za mało jak na właściciela, pewnie właściciela jest większy. Ja jestem bardzo skromnym właścicielem, także mam biurko i nic poza tym. No na nowym stadionie pewnie będzie większy wtedy gabinet, ale to zobaczymy w przyszłości. Oby powstał ten nowy stadion. Oby powstał, tak, to jest klucz. Zacznijmy od tego... No duża rzecz dzisiaj się wydarzyła. Każdy dziennikarz, kto tu jechał, chyba się nie spodziewał, że jednak tak pan rozpoczął tę konferencję, że to zdanie, które rozpoczęło, mogło się zakończyć w każdy sposób, ale jednak zakończyło się tak, że Marek Papszun odchodzi. Ja zapytam tak, czy to jest dla pana najtrudniejszy dzień w tej takiej historii ekstraklasowej Rakowa Częstochowa? Dziś? Nie. Dziś wydaje mi się, że to nawet taki dzień, który jest troszeczkę przyjemny, bo myślę, że sprawiliśmy wielu osobom zaskoczenie i niekoniecznie miłą niespodziankę, ale to nie jest dzień, który był dla mnie w jakiś sposób niemiły. Tym niemiłym momentem było otrzymanie ze strony Marka właśnie tej decyzji mówiącej o tym, że ta nasza współpraca nie będzie kontynuowana, a
takich dni dużo gorszych od tego momentu było zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o całe moje te losy w Rakowie, dlatego nie. Ale zdaje pan sobie sprawę, że dla kibiców to może być cios, gdzie wy jesteście na dobrej drodze do potrójnej korony w tym sezonie i główny twórca, oczywiście oprócz pana, no odchodzi z tego pokładu. To może być dla nich cios. Oni się dzisiaj tego dowiedzieli, pewnie dla wielu ten 19 kwietnia dzisiaj może zmienić nieco takie myślenie, co dalej z Rakowem. Jasne, nie dziwię się takiemu podejściu i takiemu sposobowi myślenia. Pewnie gdybym był kibicem, reagowałbym dokładnie w ten sam sposób. To dopytam już nieco dalej, bo zaskoczył pan też tym, że powiedział pan o tym, że jest już jakiś plan B wdrożony, że z trenerem jest pan dogadany. Ja zapytam tak, czy z trenerem jest pan dogadany, czy z tym klubem, w którym ten trener pracuje, też jest pan dogadany? Z trenerem przede wszystkim, dobrze. A czy na przykład... mógłby to być Czesław Michniewicz? Czy to mógł być taki szkoleniowy, z którym mógłby pan pracować? Jeśli chodzi o informacje na temat nowego trenera, to przepraszam, ale nie mogę sobie udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi takiej, która mogłaby naprowadzić was, dziennikarzy, na jakiś trop. Pamiętajmy, że jeszcze ta umowa nie jest podpisana. Rozumiem, ale bo tak chcę zapytać, że, bo to było zaskoczenie, nie dość, że już trener odchodzi, to już ten plan B został w pewien sposób wdrożony. A może to podpytam inaczej, czy ktoś ze sztabu byłby gotowy na przykład przejąć drużynę Rakowa Częstochowa? Nie mogę udzielać takich odpowiedzi, także przepraszam. Rozumiem. To dopytam jeszcze tylko tak, czy ta decyzja obejmuje też jakiegoś członków sztabu w kontekście odejść na przykład? No bo też ja miałem okazję przed chwilą widzieć chyba jak ta decyzja została ogłoszona sztabowi i niektórzy wyszli z taką kamienną twarzą, pewnie bojąc się o swoją przyszłość w pewien sposób. Wydaje mi się, że no tutaj ta odpowiedź też musi być udzielona bardziej przez osoby ze sztabu, bo w momencie, kiedy poznają to nazwisko, będą w stanie się określić, czy będą chciały z tym konkretnym trenerem współpracować, czy też ta współpraca z jakiegoś powodu nie jest możliwa. Natomiast no tutaj z nowym trenerem analizowaliśmy ten obecny sztab szkoleniowy i mamy jakieś swoje przemyślenia. Ale bardzo, bardzo wysoko poszczególne osoby zostały ocenione, bardzo wysoko. Rozumiem. Także tych trenerów, których mamy w klubie, oni są wysoko oceniani na rynku i to samo chyba ja mogę potwierdzić, że to są naprawdę bardzo fajne osoby, kompetentne. I ja osobiście, jeśli taka będzie wola nowego trenera, to życzyłbym sobie, gdyby chyba cały ten sztab pozostał. A zapytam o europejskie puchary, bo porównam to trochę do sytuacji z odejściem Macieja Skorży, bo też to był taki grom z jasnego nieba, trener, który zdobył Mistrzostwo Polski, odszedł. Teraz wydaje się tak, że będzie taka sama sytuacja. Czy pan bierze pod uwagę, że w przyszłym sezonie celem jednak będą europejskie puchary? No i przyjdzie nowy trener, który będzie musiał łączyć ligę z pucharami. Czy tutaj już pan też ma jakieś rozwiązania? Czy być może ten nowy trener ma takie doświadczenia z europejskich pucharów? Trudne pytanie. Trudne dlatego, że tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o temat trenera, nie chciałbym udzielać żadnych dodatkowych odpowiedzi. A co do walki w europejskiej pucharach, to my musimy bardziej zapewnić po stronie klubu kadrę pozwalającą na to, aby łączyć grę w lidze razem z europejskimi pucharami. Pamiętajmy, że współczynnik Rakowa jest na takim, a nie innym poziomie, że my potrzebujemy jednak troszeczkę szczęścia w tym losowaniu, aby trafić na przeciwników, którzy będą w naszym zasięgu, a te mecze nasze dotychczasowe pokazały, że zarówno z Gent, jak i ze Slavią obaj ci przeciwnicy byli w naszym zasięgu, mimo tego, że ten drugi mecz z Gent przegraliśmy zdecydowanie i ten wynik mógł się zakończyć zdecydowanie wyżej, no to przy odrobinie szczęścia mogło to wyglądać zupełnie inaczej. No ważne jest to, aby z takim przeciwnikiem troszeczkę tego szczęścia również mieć, ale myślę, że też jesteśmy inną drużyną, innym klubem niż ten, który rywalizował z Gent i chyba innym niż ten, który rywalizował albo będzie innym klubem, inną drużyną niż ta, która rywalizowała ze Slavią Praga. No dużo wskazuje, że będziecie podążać ścieżką mistrzowską, która wydaje się nieco łatwiejsza, ale czy to też oznacza to, co pan mówi, że trochę obniżycie wymagania względem tego nowego trenera, bo on będzie musiał łączyć ligę, no i pewnie chcecie te sukcesy dalej powtarzać.
Zawsze się, aby tutaj na to pytanie odpowiedzieć, na pewno naszą ambicją jest to, aby w każdym meczu walczyć o zwycięstwo i takim celem nadrzędnym dla nas w najbliższym sezonie będzie awans do europejskich pucharów, bo my chcemy być klubem, który jest powtarzalny, który rok w rok w tych pucharach gra, a jak będzie wyglądała sytuacja, no to przekonamy się, dlatego że każdy nowy trener jest w jakiś sposób niewiadomą, mimo tego, że zakładamy, że wybierzemy najlepszego możliwego trenera dla naszego klubu, że on ma absolutnie wszystkie predyspozycje do tego, żeby takim trenerem właśnie być. Niezależnie od tego, czy to udowodnił w poprzednim klubie, czy nie, to pamiętajmy, że to jest zupełnie inne środowisko, zupełnie inni zawodnicy, zupełnie inne oczekiwania, wiele zmiennych dookoła, które mogą spowodować, że ta praca, zwłaszcza na początku, że mogą tutaj występować różne problemy. Zakładam jednak, że będzie dobrze. Czyli, że nie będzie turbulencji. Dwa pytania jeszcze. Czy Raków według pana jest hegemonem w Polsce? Bo od kilku lat no, kasujecie wszystko, teraz idziecie po potrójną koronę. Nie, no jesteśmy absolutnym kopciuszkiem na wielu obszarach, jeśli chodzi o budżet, o wynagrodzenia, które płacimy. Oczywiście też pod pewnymi względami. Stawiacie czoła największym. Tak, stawiamy, rywalizujemy z sukcesami. Wierzę, że w tym sezonie doprowadzimy do tą kampanię o Mistrzostwo Polski do szczęśliwego finału. Chcielibyśmy się jako klub rozwijać, natomiast no jak widać będziemy musieli się zmierzyć ze zmianą trenera. To w jaki sposób może zachwiać albo zmienić dotychczasową pracę. I no przed nami jeszcze bardzo dużo pracy takiej u podstaw. Nie jesteśmy Lechem Poznań, nie jesteśmy Legią Warszawa, nie jesteśmy nawet Lechią Gdańską, jeśli chodzi o pewne możliwości związane z infrastrukturą, z bazą kibiców, no z wieloma takimi aspektami wynikającymi z tego, że no te kluby grają kilkadziesiąt lat, rywalizują z sukcesami w polskiej ekstraklasie, mają zbudowaną bardzo dużą bazę kibiców, mają odpowiednie zaplecze, jeśli chodzi właśnie o infrastrukturę stadionową, a przede wszystkim no, pochodzą z dużych, bogatych miast, gdzie są nieporównywalne większe możliwości, jeśli chodzi o bazę sponsorską, ale nie tylko. No widzę, że jakby też pan ten projekt prowadzi tak racjonalnie. Ja bym chciał zapytać o słowa Piotra Rutkowskiego z 27 sierpnia 2020 roku i może je panu zacytuję. To jest projekt, który trwa kilka lat. Groklin Grodzisk Wielkopolski funkcjonował w takich samych zasadach, jak dzisiaj Raków Częstochowa z właścicielem, który stworzył klub. Groklin grał w Europie, ściągnął najlepszy piłkarzy. To są bardzo podobne projekty. Pytanie, jak długo takie projekty będą trwać? No to pytanie, jak długo taki projekt może trwać? Od czego to zależy? Zależy od determinacji właściciela, no nie oszukujmy się. Nie pamiętam, ile lat miał właściciel Groklinu, pan Drzymała. No momencie... starszy był raczej. Tak, ja też już swoje lata mam, ale jeszcze troszkę energii życiowej mi tutaj wystarcza do tego, aby ten klub prowadzić dalej. Jak długo zobaczymy? Nie jest powiedziane, że Piotr Rutkowski nie będzie miał racji, dlatego no tutaj jak zwykle życie wszystko zweryfikuje. W jedną lub drugą stronę. Mam nadzieję, że nie będzie to dla mnie bolesna weryfikacja. To tylko zapytam, smutniejszym momentem był dla pana mecz z Krakowem z zeszłego roku, czy jednak to spotkanie ze Slawią? Slawia, zdecydowanie. Slawia. To wynikało z tego, że tutaj stawka tego meczu była przeogromna. Ja przyznam szczerze, że troszeczkę na pewniaka na ten mecz wybierałem, bo... Szkoda tego pierwszego meczu przede wszystkim, tak pamiętam. Tak, ale też szkoda sytuacji w drugim meczu, czyli gdybyśmy tutaj mieli troszkę więcej jakości na niektórych pozycjach lub też wykorzystali te sytuacje, które mieliśmy, ten mecz by się potoczył zupełnie inaczej i wracalibyśmy z Pragi ze zwycięstwem. No ale to też wynika z tego, że najwidoczniej... Chyba nie mieliśmy wystarczająco dużo jakości albo po prostu z różnych powodów nam się tutaj nie poszczęściło i nie jesteśmy jeszcze klubem na poziomie Slawii, co nie znaczy, że nie powinniśmy tej rywalizacji powalczyć, to my powalczyliśmy, tylko ta rywalizacja skończyła się w taki, a nie inny sposób. Finalnie to Slawia grała dalej, a myślę, że mieliśmy wszelkie podstawy do tego, aby ten dwumecz wygrać właśnie zespołowością, nastawieniem. Czegoś nam po prostu w tym drugim meczu zabrakło i być może też pierwszym. Trochę szczęścia, być może. Panie Michale, ostatnie pytanie ze studia moim koledzy.
I ja już się zamykam i kończę. A nawet dwa, być może trzy. Dzień dobry, panie Michale. Panowie, jedno, bo tu mało czasu. Spokojnie, tak? Spokojnie. Myślę, dobra, że odpowiem na trzy pytania. Także... Dobra, to mamy dzień czas. Dobry. Jeszcze raz kłaniamy się. Dzień dobry. Pytanko pierwsze. Czy niezależnie kto by został nowym trenerem Rakowa Częstochowa, czy obowiązkowym celem jest kwalifikacja do europejskich pucharów, zakładając, że Raków najprawdopodobniej zostanie mistrzem Polski? Jak wiemy, ta ścieżka będzie znacznie bardziej ułatwiona. Czy taki cel jest postawiony? Tak, awans do europejskich pucharów w kolejnym sezonie jest dla nas celem nadrzędnym. Dobrze, drugie pytanie. Może zaraz pokażemy tweeta, bo dostałem też informację na słuchawkę. Jak widzimy, prezes Warty Poznań pisze, że Dawid Szulczek w przyszłym sezonie ciągle będzie trenerem Warty Poznań. Czy pan też mógłby to potwierdzić, że może czy nie, czy będzie trenerem Warty Poznań, ale czy na pewno nie będzie trenerem Rakowa Częstochowa, bo na to ma pan wpływ. Nie, ja myślę, że tutaj mamy takie możliwości, że jeśli będziemy chcieli trenera Szulczka i on będzie chciał do nas trafić, to wierzę w swój urok osobisty i że będę w stanie trenera i prezesa Warty Poznań do tego tematu przekonać. Także ja myślę, okay, że nigdy nie warto w życiu się tak po prostu zapierać, bo później z pewnych rzeczy trzeba się wycofywać. Czy tak będzie w tym przypadku, czy nie, to życie to zweryfikuje, ale nie chciałbym odnosić się do personaliów trenerskich. Dobrze, dziękuję i wiem, że jeszcze Filip ma pytanie, tak? Dzień dobry, panie Michale, Filip Adamus z tej strony. Cześć, Filip. Cześć, Michał. Wiesz co, bo tutaj słyszałem w tym studiu takie słowa, że gasimy dzisiaj światło projektu Raków Częstochowa. Mógłbyś to jakby wesprzeć mnie w tym mówieniu, że tylko się zmieni odcień tego światła, ale absolutnie cały czas jest wszystko w takich samych barwach, jak było do tej pory? No tutaj po raz kolejny życie to zweryfikuje, jak się skończy ta historia. Na pewno Marek Papszun jest gwarantem pracy na jakimś poziomie. Na jakim poziomie? Na niesamowicie wysokim. I teraz jakikolwiek trener by do nas nie dołączył, nawet taki, który jest bardzo uznany, ma świetny warsztat, miał w dotychczasowych klubach bardzo dobre wyniki, większe prawdopodobieństwo jest to tego, że ten poziom zostanie obniżony niż podwyższony, ale to jest prawdopodobieństwo matematyczne. Natomiast ja dzisiaj jeszcze w klubie, kiedy informowałem te kluczowe osoby o tym, że taka jest, a nie inna jest decyzja, to spotkało się to z dużym niedowierzaniem i wiele osób zarządzających klubem nie mogły uwierzyć w to, co się stało i pocieszałem je. Panowie, jeśli my teraz pojedziemy znowu na jakiś mecz pucharowy do drugiej ligi albo na jakiś mecz ligowy do słabszego przeciwnika i jeden, drugi przegramy, no to znowu wróci ta radość do nas z cieszenia się niesamowicie mocno po zwycięstwach, żeby też spojrzeli na to z drugiej strony, że wracają emocje. Raków może znowu zacząć przegrywać. Oby tak nie było. Jeszcze ostatnie pytanie ode mnie. To jeszcze ostatnie ode mnie i później Janusz. Zaskoczysz, Michał, tak, tym nazwiskiem tak bardzo, jak dzisiaj zaskoczyłeś tym, co powiedziałeś, to uniwersum polskiej piłki? Tutaj nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo już za bardzo nawiązuję do tych tematów trenerskich i mógłbym w jakiś sposób się odkryć, a nie chciałbym tego zrobić. Nie wiem, czy was po raz drugi zaskoczę, ale mam nadzieję, że tak. Może w tej teczce, co tu na stole jest. To prosiłbym, aby tej teczki dla bezpieczeństwa ją zabiorę. Dawid, my zagadamy tutaj pana Michała. Dzień dobry, panie prezesie Janusz Basała. Ostatnie pytanie. Czy prezydent Częstochowy wie, że robicie mistrza, że może Puchar Polski i ruszy się coś razem w sprawie budowy nowego stadionu, jak to wygląda? Rada Miasta, czy nie wiem, czy jest jakaś wizualizacja, czy jest projekt, czy myślicie? Jasne. To ja może powiem, co ja mam w głowie i jaki jest plan i o co walczymy. Jak widziałbym to w takim sposobie docelowym i jak moim zdaniem powinno to wyglądać, abyśmy mogli się rozwijać. Czy prezydent i osoby rządzące miastem dostrzegają nasze problemy? Mam nadzieję, że tak. Myślę, że te relacje nie są na takim poziomie, jak były, bo są zdecydowanie lepsze i wierzę w to, że jest wola po stronie osób zarządzających miastem, aby doprowadzić tutaj tematy infrastruktury w Częstochowie sportowej, jeśli chodzi o piłkę nożną, do odpowiedniego poziomu i do szczęśliwego finału. I my chcielibyśmy ten obiekt, na którym aktualnie gramy, jak najniższym kosztem zmodernizować do takiego poziomu, aby mogło tutaj gościć 9 do 10 tysięcy kibiców. Warunki nie do końca muszą się poprawić, jeśli chodzi o warunki do oglądania meczów. Mowa tutaj o zadaszeniu, ale żeby ta infrastruktura tutaj została rozbudowana jak najniższym kosztem do takiego niezbędnego
niezbędnego minimum pozwalającego na rozwój klubu. No i wierzę w to, że docelowo powstanie w zupełnie innej lokalizacji stadion z prawdziwego zdarzenia, taki jak w wielu innych polskich miastach, niekoniecznie większych, niekoniecznie bogatszych. Coś, co nie będzie powodem do wstydu i do drwin i coś, gdzie być może nawet kibice z Poznania nie będą nam wytykali po prostu tej pętli tramwajowej, tylko powiedzą, nie no, całkiem przyzwoity macie ten stadion, z chęcią was tutaj odwiedzimy. Kamil, wytnij to. Dzięki. Dziękuję panie właścicielu i życzę powodzenia w tych najbliższych trudnych wyzwaniach. Dziękuję ślicznie, wzajemnie. Dzięki. My również dziękujemy serdecznie i życzymy właścicielowi Rakowa, żeby przynajmniej raz, a nawet być może dwa razy cieszył się z sukcesem sportowych w tym sezonie. Jakbyśmy się odnieśli do tej całej rozmowy, też mamy tej pierwszej konkret części. Na koniec fajny. Optymistycznie. Optymistycznie, że na razie będą próbować ten stadion obecny. Jakby z Michała wychodzi pragmatyk, taki analityk, on wie, co jest możliwe, a co nie jest możliwe i pewnie wyczuł. Ale wbrew pozorom, baza jest ważna. Nie mówię jest o bazie treningowej, ale wracamy do tego dom programisty, dom swojej który drużyny, pracuje tak. Na słabym kąpie, on jest dużo w stanie zrobić na tym słabym kąpie, ale w pewnym momencie już dochodzi do limitu i dalej nie skoczy. Absolutnie. Kupić lepszego laptopa z większą pamięcią operacyjną, procesorem i tak dalej, i tak dalej. Raków tego lepszego kompa na razie nie ma. Tak nomen omen, mimo że właściciel jest właścicielem jakby sklepu z komputerami, ale no, robi co może na tym, co może, na tym, co ma. No i pewnie teraz w Sosnowcu i w Bielsku będzie walczył o europejskie puchary. Trzymamy kciuki, żeby z dobrym skutkiem. Panowie, jeszcze się uśmiechnąłem, gdy właściciel Rakowa odpowiadał na pytanie co do Dawida Szulczka, tak? Nie powiedział jednoznacznie, że nie ma takiej możliwości. Pokazał też przy okazji taką pewność siebie, że Raków stoi w takim miejscu i sportowo, dogadamy, finansowo, nie? Że jakby chciał. No, nie wiem, jeśli pan Fariaszewski, właściciel Warty, poważnie traktuje i klub, i Twittera, na którym publikuje swoje deklaracje, tak, no to nie ma tematu. No. Tak mi się wydaje, chociaż nigdy no nie tak, ale też z niewolnika nie ma pracownika, to jest kolejna rzecz. Zastanawiam się teraz, poprawcie mnie, jeśli się mylę, był kiedyś transfer trenera w naszej ekstraklasie, tak żeby ktoś rzeczywiście zapłacił dużą kwotę odstępnego. Były takie dyskusje a propos Marka Papszuna w Legii, na tak, pewno, tak. Niedawno, ale chyba nie. No jak mówię, Raków lubi nieoczywiste rozwiązania. Notuski się czemu nie? Kupił akurat wtedy. No, widzimy też tego tweeta. Przypomnijmy sobie, Bartek Fariaszewski pisze, Dawid Szulczek w przyszłym sezonie ciągle będzie trenerem. To też może być element jakiejś polityki negocjacyjnej, bo możesz zgrywać właśnie twardego, żeby wiadomo, podbić jakąś tam cenę. To byłoby ciekawe. No, ale z drugiej strony z tej rozmawialiśmy, że nowy jest dogadany. Zaakceptował go Marek Papszun. Tak, ale tylko... To, co mnie bardzo zawsze bawi w takiej sytuacji odchodzący, więc no nie wiem. Nie? Ja też rozumiem rozmowę Michała z Markiem Papszunem jako osobą, która jakby od strony merytoryczno-sportowej tak, wie, jak ta drużyna wygląda i kogo ewentualnie może teraz potrzebować dalej. Albo, kogo by widział, no. Tak, albo czy ten jest okej w tym, czy to się nie rozwali, brzydko mówiąc. No, ta drużyna potrzebuje takiego, nie innego. Ja nadal będę bardzo zaskoczony, jeżeli to będzie tak oczywiste rozwiązanie jak Dawid Szulczek. I czekam z niecierpliwością. Na razie na poniedziałek, kiedy poznamy, ogłoszona zostanie data ogłoszenia. Ogłoszenia w poniedziałek, tak? To tak rzeczywiście padło. Chciałem jeszcze coś powiedzieć. Na czacie też czytałem kolejne kandydatury, na przykład Gonzalo Feio. Myślę, że nie. Ciekawe, co by było, gdyby nie było tych niemiłych scen z Lublina sprzed kilku tygodni. Albo niemiłych scen z Częstochowy sprzed jeszcze trener Michniewicz, bo mówiliśmy o transferach. W sumie trener Michniewicz był wyjęty z młodzieżówki. No to taki może nie transfer z klubu do klubu. Dobra, to już mniej będę zaskoczony Dawidem Szulczkiem niż Czesławem Michniewiczem w Rakowie. Niemożliwe. No nie, to jest szok. No dobrze, ciekawe jak to będzie wyglądało. Słuchajcie panowie, siedzimy tutaj grubo ponad 2 godziny, więc... 2 godziny o Rakowie, no nie i wystarczy. 2 godziny o Rakowie, dokładnie. Ja chcę też od razu przypomnieć, bo nadajemy od rana i tak naprawdę na długo się nie rozstajemy, bo o godzinie 14 zapraszam w imieniu Samuela Szczygierskiego. Zapraszamy na program, który nazywa się Wisła, Kraków i ŁKS idą jak burza w pierwszej lidze. Zacięta walka o Ekstraklasy. Zaczynamy program o 14. Razem z Samuelem w studiu będzie Jakub Olkiewicz i Ariel Jakubowski. Będą też ciekawe łączenia z Igorem Łasickim, Kazimierzem Moskalem, Ryszardem Wieczorkiem, więc będzie ciekawie, bo w pierwszej lidze jest panowie ciekawie, więc czekamy na te rozstrzygnięcia. Tymczasem dziękuję Janusz Basałaj, dziękuję. Filip Adamus. Dziękuję bardzo. I Błażej Łukaszewski. Jeszcze raz serdeczne dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia na meczykach już o 14.